Jesteś Mauzy? Jestem, coś tutaj walczę, ale nic z tego chyba nie będzie. Ty też mogłeś, Stasiek, jakiś swój merch założyć. Czyli reklama, no reklama. Tak. Ja mogę ten, o, ja wiem, co ja zrobię. Tak ten, jak się reklamujemy, to ja sobie zrobię, o. Aha, i tam będzie fabryka e-sportu z tyłu, tak? Okej, już rozumiem. Już wiem, o co chodzi. Nie, właśnie widzę, że muszę ten, że muszę... Subskrypcję mieć. No, ile to kupuję? No. Warto, nie kup. Nie. Ta też chwilowo kamerkę wyłączę, bo coś zrobić po prostu. To nie na transmisję kwestia. Dobra, mówi to Riders Case 10-10. Będzie 11-10. Dobrze. Ale... wyrównany mecz. Nie, ja po prostu przytrzymuję. A dobra, to nawet nie było do mnie. W OCS-ie pisze. To jest. No ale jestem. No siema. A czemu nie ma kamery swojego? A wiesz co? Razem z Mausim po prostu się łączy. Chwilowo. Tak, w bólu. Mhm. No ja, Krystek, nic nie zdziałam, więc ja muszę dzisiaj bez kamery. Niestety. Dobra. Myślę, że przebolejemy ten fakt. Musisz odłącz podło. Pewnie. Damy radę. Jakoś. O który oficjalny start? 20.10. Dokładnie. Jaka reklama była? A, zaraz kamerę włączę. A to jak jeszcze nie ten, to co się wydarzyło w tym meczu 0-10 City? Że taki przejazd? Bo ja tego nie oglądałem. Perti grał zajebiście indywidualnie. Kto? Perti. Perti, no. Były dwie takie rundy, gdzie dwóch zginęło przez smoka. Jeden to był bonus, druga to był chyba bonus po zmianie stron, więc no... w takich crucial rundach trochę pecha. No i po prostu no zasali. Fiuta, no. Tyle chyba można powiedzieć. Okay. To ustawione. QXV tak naprawdę... O! No i wszystko się zgadza. QXV próbował unieść na plecach, ale... ale ciężko. To kurwa jest na odwrót. Tak. No w meczu Keso też była niezła tabela. Ten Chuck i ten drugi to no... na douczki aimowe. Też nie, widzę, że na streamie jest w dobrą stronę. No, tam koledzy... się nie popisali, no. No dobra, to Mauzy, możemy inaugurować powolutku, myślę.
Ja jeszcze dodaję twoje zdjęcie, więc... musisz czynić honory Openera. Się buguje szło. Więc jest moją... No dobra, to witam panów serdecznie, Staszka i Snowego. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o szufli, która miała miejsce, a może jeszcze jakaś mała szufelka się wydarzy. To na pewno będziemy chcieli od was wyciągnąć. I ja może tak na start rzucę pytaniem do was. Czy jesteście zadowoleni z tego, jak przebiegła w ogóle ta szufla nasza polska? Czy jednak wolelibyście, żeby tak dużo jakby naszych polskich pięknych zawodników nie uciekało jednak za granicę, a zostało w Polsce, nie? Tak, i teraz tak, luk na konto, na prowizję i tak, oczywiście chcielibyśmy, żeby zostali w Polsce. Nie, ale w polskiej organizacji czy w polskiej drużynie? Nie, no ja tutaj pytam raczej o polskiej drużynie, nie? Bo jakby no mamy jeden, tak naprawdę z tej całej szufli, no to mamy jeden polski skład stricte, czyli ten star. No i tutaj wiadomo, jakby polski skład zagranicznej organizacji, więc raczej w tą stronę mówię, no bo jakby wiadomo, nie myślę o tym, że bardziej opłacalne jest granie dla polskiej organizacji aktualnie Valoranta niż dla zagranicznej, więc oczywiście tutaj mówię o tym, że polskie składy. Polskie składy jasne, budowlane. Nie, no, to taką podstawą tego wszystkiego jest przede wszystkim awaria i Anonymo, prawda? Ze strony awarii, no to awaria. Był taki moment, gdzie awaria jeszcze mogła być razem. Taki Grubinio, który zdecydował się za lepszą ofertą, i ja to mega szanuję, i za lepszą potencjalnie drużyną, gdzie jest większa szansa rozwoju, pójść do Heretics. Za tym Katu podjął decyzję, żeby pójść do innej organizacji. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie jakiej, ponieważ mieliśmy bardzo dużo ofert tu, bądź tryoutów. I tak naprawdę mielibyśmy tą ukochaną drużynę, którą chcieliśmy mieć, prawda? Czyli awarię w Ten Star. Potencjalnie w innej organizacji. Jeszcze w tamtym momencie nie mieliśmy dogadanego Ten Star na ostatni guzik, ale oni byli zainteresowani. No i po prostu Gruby i Katu poszli w Europę i świetnie, fajnie. Tylko z drugiej strony nie chcemy zadowalać publiki, że mamy polską drużynę, tą taką legendarną w Ten Star, bo to nie ma sensu, to nie na tym polega. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby wyprowadzać tych graczy za granicę, bo każdy dobrze wie, że w Polsce nie ma przyszłości. W Polsce bądź pełnej polskiej drużynie ta przyszłość teoretycznie może być w jakiś sposób wytworzona, tylko tak jak nam Anonymo to pokazało, ale koniec końców... To akurat o tym pewnie Staszek będzie mówił, ale koniec końców gracze zdecydowali pójść w Europę. Więc tak, no jakby tylko do tego się to sprowadza. W Europie są przede wszystkim jest lepszy staw, są lepsze pieniądze, jest większa perspektywa rozwoju i to jest przede wszystkim marzenie graczy, żeby grać w europejskich drużynach. Tak samo w piłce nożnej. W ogóle to tak jakby, czy ja jestem... Od razu jakby zadam pierwsze niewygodne pytanie. Dzisiaj będzie dużo takich niewygodnych pytań. No bo mówicie o tym, że podstawą szufli, ty powiedziałeś to Gero, że podstawą szufli było Anonymo, była awaria. I teraz tak, część zawodników jest u ciebie, część zawodników jest u Staszka. Jak ciężko było się przy poszczególnych kwestiach czasem dogadać tak zwyczajnie? To Staszka wiodą teraz. Rozumiem, że pytasz o awarię, tak? Pytam o różne kwestie, bo no jakby... Ale poprościej, bo wszystkie chłopaki są z fabrycy. Z kim? Z Anonymo? Z Anonymo. No tak, ale jakby wiecie o co chodzi. Czy to przy jakby awarii, przy tym, czy przy potem lepieniu tych nowych składów, nie? Gdzie na przykład było składane chociażby Ten Star polskie. Czy mieliście panowie dużo czasem trudności w pracy ze sobą nawzajem, która była nieunikniona?
Tak, przy składaniu nowego testa to bardziej była wielka burza mózgów, to kto generalnie na polskiej scenie się. Kto tutaj został tak naprawdę z osób, które są warte zainteresowania, bo bardzo dużo zawodników wyszło. I tutaj raczej była mocna kooperacja, żeby jak najlepszy skład zmontować. I myślę, że no, pomijając dzisiejszy wynik, to skład jest bardzo fajny i tutaj dobrze rokujący. Co do awarii, no to wiadomo, no były swoje zgrzyty. To mówię, nie chcę tutaj za bardzo wrzucać nikogo pod autobus, ale no to było trochę irytujących sytuacji. Nie no, pewnie, że tak. Jakby no. Ja się ich nie wstydzę, na przykład, to się była taka sytuacja, jeżeli chodzi o czysto z... Jeszcze z... Ojej, nie wiem, czy można powiedzieć. Była pewna organizacja, jeszcze polska, która była zainteresowana na przykład. No i jaka? Tutaj... Nie wiem. Staszek? Angentium. Angentium. Okej, mam pozwolenie. Okej, to było Angentium i tam wyszedł po prostu problem pomiędzy mną a osobami zarządzającymi organizacją. Ja żadnych hard feelingsów nie mam, tylko to się po prostu sprowadziło do kwestii negocjacji kontraktu, gdzie nie byliśmy zadowoleni po prostu samego kontraktu i negocjacje zostały zerwane przez jedną ze stron. Czyli przez organizację. Taka... Tak, no niech ci będzie. Znaczy, long story short, było zainteresowanie. Co do tego zadowolenia kwestią kontraktu, tutaj mówię, to już wchodzimy w dyskusję, że tak powiem, bardzo, bardzo szczegółową i bardzo drobiazgową. A ja osobiście uważam, że tam naprawdę kontrakt był dobry i też jakby nie ukrywam, ja nie mam w zwyczaju rzucać nikomu kłód pod nogi i generalnie chłopaki dostali kontrakt już tak powiem po negocjacjach, ale no wiadomo, no, kwestie też no... coś na tym ciało? No Snow stwierdził, że nie może słuchać tego pierdolenia. Okej. Okay. Szybki DDoS po prostu poszedł, żeby Snow już tutaj żadnych faktów nie wyciągnął. No, long story short, teraz jak generalnie to się tego słuchuję, ale generalnie no troszeczkę mam wrażenie, że ego niektórych osób, nawet nie mówię o Gerardzie, tylko ego niektórych osób tutaj ten temat spierdzieliło. Okej. Okay. Czyjego? Nie wchodząc w większe szczegóły. Okej. Okay. Kurde, szkoda, że Snowy go wywaliło, bo tu chciałbym zobaczyć odniesienie odpowiedź. Się też do tych słów. Gdzie jest Gero? Piszę mu znaki zapytania na Messengerze, co on odpieprzył. Przypadkowy DDoS. Dobra. No tak, jest wyjątkowo ciekawy. Dobra, ja. Mamy go. Ej, autentycznie! Zostawcie dane, jakieś nie chcą słuchać tego, co... No. Nie pamiętam oczywiście... A, no to ja chciałem tylko powiedzieć, że... po prostu z naszego punktu widzenia dla nas ten kontrakt się nie podobał, ale to są te takie kwestie szczegółowe pomiędzy stricte agencjami, więc tak, odpowiadając na pytanie, były zgrzyty. Jeżeli chodzi o samą rozmowę pomiędzy mną, Staszkiem, a Tenstar, no to ja głównie prowadziłem te rozmowy z organizacją i tam ogólnie bardzo spokojnie podchodziliśmy do tematu, ale tam tak naprawdę nie było żadnych zgrzytów. Wchodziliśmy ze Staszkiem na kole z Tenstar. Tłumaczyliśmy się już doświadczeniami, że tak powiem, że lepiej razem działać, żeby sprawa nie rypła. Temat i już było bardzo, bardzo płynnie. Znaczy tu w tej sytuacji sprawa by nie rypła przy żadnej sytuacji, bo nie miałoby jak. Ale dobra, to podkręcamy dalej w takim razie. To ego. Ego. Komu wywaliło ego Snowy na początek? Bo takie tutaj poszła dyskusja od Staszka, że być może w pewnym momencie na drodze do Ungentium przeszkodziło czyjeś ego.
Ja myślę, że nie ma tutaj czego za ten. Generalnie nie chodzi mi oczywiście o Gerarda i nie chodzi mi tutaj o jakieś nie wiadomo jakie ten. Możemy myślę na tym skończyć, bo też no nie, no, nie ciągnijmy tego tematu. To ma być nie, ja myślę, że to mojego nie miało żadnego znaczenia, ale akurat to nie jest ciekawy temat, szczerze, dla widza. Okay. To jest... Prawda. Myślę, że 115 osób na czacie mogłoby się nie zgodzić w tym momencie, ale okej, okay, jakby rozumiem, że tutaj jakby pewien limit osiągamy tego tematu. Znaczy, no, streszczając, ja wychodzę zawsze z założenia, że w takich tematach trzeba współpracować, okay. Nie wszystkim się to podobało i tyle. No dobra, no to... Jeszcze dalej w takim razie temat ten start, chciałbym tu rozmontować, bo Bolt, Catspi, Maniek, U-Break, Sticks, krytyk na coachu. Czy tak na początku w ogóle ta piątka miała wyglądać? Czy nie uwzględniała innych zawodników? To jest generalnie przyszło po awarię, nie? I tak naprawdę to ten skład chcieli, a ze względu na to, że to tak naprawdę wszyscy praktycznie z awarii byli na testach w różnych składach. Jeszcze tam w międzyczasie się okazało, że ktoś by chciał coś innego spróbować i 10 różnych wariacji było. Więc tam, no nie ukrywam, z ten start była trochę nerwówka od tej strony, że ja generalnie już ten GR też by tam wcisnął, słuchaj, no co, jaki skład musimy im podać, bo teraz sobie pójdą, nie? No, ciężko. Więc no, ale no, koniec końców myślę, że wszyscy z awarii wyszli na tym dobrze, więc jestem z tego zadowolony. No dobra, ale to jacy gracze tam się jeszcze przewinęli, bo mamy core, załóżmy ten core awarii, czyli U-Breaka i Wojtka Stixa. No i do tego jest teraz Catspi, jest Bolt i jest... mam blackout. Kto jest? Manik. Manik, o właśnie. I czy jakby, no te, jakby w trakcie, kiedy jakby było wiadomo, że zawodnicy poszli sobie tam w swoje strony, czyli gruby do Heretics, Katu do KSO czy Psycho do Sector One, no to jakby chłopaki grali jakby od początku już tym składem, czy wcześniej były testowane jakieś inne osoby i jak to jakby od tej strony wyglądało, nie? To czy przez skład się jeszcze Kamek przywijał? Zanim pojawiły się jego testy, czy w sumie w trakcie nawet jego testów w Big i w Rebels to generalnie. No, Kamek też tam przewijał, ale koniec końców. I ta decyzja była, z tego to dobrze pamiętam, między Catspi a Buildem. Więc tutaj trochę były wtedy inaczej role ułożone, w zależności od tego, kogo by chłopaki wybrali. Koniec końców jeden i drugi trafił do składu, więc... Wyszło to na dobre. Okay. No tam przez dłuższy okres czasu był znak niewiadomej, tak? Bo każdy gdzieś miał testy jednak i nie było wiadomo, kto finalnie będzie grał w tym Tenstar. Też ja przecież miałem być brany na pozycję trenerską, ale tak samo miałem testy w różnych organizacjach. Czyli po prostu można powiedzieć, że generalnie Tenstar w dużej mierze było dla wielu zawodników po prostu opcją B, tak jak ten piłkarz Lecha dla Fagaty, tak? Nie, no ogólnie tak, ogólnie tak. Trzeba to sobie powiedzieć szczerze. Chyba to była opcja A właśnie. Nie, opcją A był polski pingwin, czy nie? Chyba na odwrót właśnie. Aha. Ja nie jestem aż tak bardzo zapoznany, ale wydaje mi się, że to na odwrót było. No to chuj, ja nie wiem o co chodzi, szczerze Można mówiąc. Tak chciałem dla Beki podkręcić. Dobra, to w takim razie chwila. Zanim tutaj wyjaśnimy to trzeba... Karola, proszę time-outować z czatu, bo za dużo pisze. Szymster, Sweetek i Matix odebrali wielkie pozdro na Valorant Talku. Goście czynią honory od tego sezonu, więc na zmianę. Panowie, zaczynamy od Staszka. To komu? Wielkie pozdro? Szymster, ty dla Szymstera. Szymster, wielkie pozdro. Teraz Snowy dla Sweetka. Yo, pozdro Sweetek, trzymaj się tam. I teraz Stachu, ale takie wielkie pozdro dla Matixa, no. A dla Matixa to wielkie pozdro, tak. Wielkie pozdro. Okej. Okay. Lufa, jeszcze... chwileczkę, bo jest ważne pytanie z czatu. Użytkownik Lufa, podłoga 1977 pyta, czy jest tu jakiś slot w VR do kupienia? Yes. Był! No był, no.
A dlaczego sprzedaliście go diamant? Lufa powiedział, że on byłby gotów wyłożyć tyle pieniędzy, ile chcieliście. Czy w ogóle zostały podjęte z Lufą rozmowy o slocie? Generalnie... no tutaj nie ukrywam, żeby też tutaj nie było wątpliwości, poszliśmy drogą tego, kto da więcej, tak? No, jakby z perspektywy tego, że zawodnicy tego sprawy walczyli, to chcieliśmy, żeby po prostu dostali z tego jak najwięcej. Diamant dał najwięcej kasy. I nawet więcej niż się spodziewaliśmy, szczerze powiedziawszy. Czy prawdziwa jest kwota 6,5 tysiąca dolarów? Pomidor. Mniej? Jak powiesz pomidor, to znaczy, że mniej. Jak powiesz ogórek, to znaczy, że więcej. Nic nie powiem. Cukinia. Aha, czyli idealnie 6,5. Mamy to, widzowie. Ale był wzięty pod włos, Staszek. Dobrze, to mi się podoba. Na czacie jeszcze było pytanie od Konkola, wracając jeszcze na chwilę do TenStar. Czy kontrakt z TenStar pozwalają w końcu w pełni polskiej ekipie grać full time? W sumie to tak. Znaczy, no. Kontrakty tak. Wiadomo, no jeszcze część chłopaków się uczy, właściwie Kacpi się uczy, bo Maniuś już po maturce. Reszta chłopaków też. Wojtek też się uczy, ale to raczej nie koliduje, więc takie... Takie z małą gwiazdką, ale full time. No Maniusz jeszcze nie jest pewny, prawda, Staszek? Bo nie wiadomo, jak tam wyniki będą, więc liczymy, że jak najlepsze. Nie, no gadałem z nim, był pewny siebie, więc myślę, że to dobrze. No dobrze. Biały jeszcze odebrał wielkie pozdro, więc tutaj od obu panów prosi, jeżeli dacie radę. To odlicz, Krystian. Raz, dwa, trzy. Wielkie pozdro, Biały. Dobra, świetnie to wyszło. Ja bym miał takie pytanie w sumie do Snowiego, bo wcześniej tak nie wypowiadałeś się w sumie w superlatywach o polskim regionie. W sensie chodzi mi teraz o iście, tak? Że jednak, że granie tutaj to nie jest jakiś szczyt marzeń dla zawodników. I teraz chciałbym poznać waszą w sumie opinię na to, że jak macie wybitną jednostkę w drużynie, ale jednak dalej chce grać z Polakami. I teraz jaki macie na to wpływ? Czy chcecie go pchać dalej do Europy, bo wiecie, jakie są tam realia i on się bardziej na przykład rozwinie i czy próbujecie zmieniać jego wizję na to, żeby jednak zostawił ten polski skład i szedł za swoją karierą, czy trzymacie się jego wizji i pozwalacie mu po prostu grać tak jak gra? To takim świetnym przykładem gracza jest Katu, który został z Awarią przez długi czas, miał wiele ofert, tylko że nie chciał po prostu z tymi drużynami grać, pomimo tego, że zarabiałby fajne pieniądze. I ja go w tym momencie nie pchałem. Zazwyczaj nasze rozmowy wyglądały tak, że słuchaj, Katu, ci chcą z tobą tryoutować, jak chcesz to spróbuj, jak nie, to nie. Katu na przykład pisał, że nie, że raczej nie, zagrać mogę. Ja go nie pchałem w tej kwestii. Nigdy nie pcham gracza, żeby gdzieś szedł, chyba że mam świetny argument. Na przykład dana organizacja będzie potencjalnie partnerem z Riotem. Wtedy mówię, stary, to jest naprawdę ważne info. Tutaj wchodzą już ogromne pieniądze, możesz być partnerem w organizacji, która jest partnerem Riotu. Wtedy faktycznie nie to, że pcham gracza, tylko mu uświadamiam, co to znaczy. Nigdy nie pcham gracza, jeżeli nie czuję się na siłach, żeby grać w Europie, to go nie pcham z tego powodu, że może wyjść w ogóle na odwrót, że on się tam nie będzie czuł i będzie grał po prostu słabo. To raz, a dwa też z perspektywy akurat tych dwóch drużyn, o których mówimy, czyli i Awaria, i Anonymo, no to byłaby drużyny, które no, grały na europejskim poziomie, mimo tego, że nie miały tego zaplecza, nie? I obijały się o top 20, miały szanse w kwalifikacjach do VCT, więc dopóki był ten ekosystem trochę otwarty, to było to jednak wrażenie, że okej, jesteśmy w stanie się dostać, nie? W sytuacji, w której Riot te furtki pozamykał, no to trochę to już przestało mieć sens, nie? No bo nawet z perspektywy zawodników, tutaj szczególnym przykładem mam wrażenie jest Sneak, tak? Bo to też jakby nie ma polskiej organizacji, która by Sneakowi umożliwiła dostanie pracy, tak? I tutaj od początku było nastawienie na to, że albo cała drużyna jest podpisywana przez europejską organizację. Na co była szansa, bo chłopaki byli w VCT Promotion, zresztą były z nimi demo. Tak, i generalnie była na to szansa, tam nie poszło, no i wtedy jakby no,
Czy ja wypychałem? No ja powiedziałem Sebastianowi wprost, no słuchaj, no najmłodszy nie jesteś, 18 lat nie masz nieskończonej ilości czasu, żeby pójść full time. No, nie mogę powiedzieć, że teraz albo nigdy, ale no czas się powoli kończy, nie? Więc warto to rozważyć i Sebastian tutaj, no wydaje mi się, że bardzo dobrą decyzję podjął. Okej. Okay. A co są o Katu? Jaka była najlepsza oferta, którą Katu odrzucił w takim razie? Był taki moment, że byliśmy blisko oferty od Alliance i podejrzewam, że to by była jedna z lepszych ofert. Aczkolwiek Alliance wtedy dał informację Katu, że jest disband. Jest disband drużyny. Czyli to jest mówimy o niedawnej przyszłości. Chodzi... Bo Alliance miał chyba dwa disbandy, co prawda, ale zakładam, że chodzi o ten najnowszy, tak? Tak, tak. O ten najnowszy to była taka... Ogólnie w wielu przypadkach oferty nie było, ale organizacje były tak napalone, że my musieliśmy odmawiać wielu tryoutów przez to, że Katu nie miał czasu grać. Po prostu nie było czasu. Były organizacje jak właśnie Alliance, Wave, było Case, Excel było nawet zainteresowane przez OG? OG, OG tak, było chyba najbliżej, bo tam mówiło się o tym, że oferta jest dosłownie na stole, tylko Katu się na to wyjebał podobno. Tak, tak, no OG nie było dobrym kierunkiem, to wiadome. I zresztą w ogóle ciężko jest Francuzów zrozumieć, jak po angielsku mówią. I dobrym przykładem jest tutaj ostatnia sytuacja Mikey'ego Boya, który został wykikowany z organizacji przez to, że Francuzi nie chcieli się uczyć angielskiego na przykład, tak? Mhm. Więc z Francuzami jest ogólnie ciężko, ale też ja uważam, że fajną opcją było Koi do niedawna, bo w składzie z Hyberem to faktycznie to mogło być fajne. A kiedy dostał ofertę do Koi? Jak był budowany pierwszy skład, czy teraz? Teraz, przed tym jak Koi nie wiedziało, że Hyber idzie gdzieś indziej. Okej. Okay. Bo Koi w ogóle do bardzo późnego momentu wiedziało, że Hyber idzie, bo na przykład jeszcze jeżeli chodzi o, tak pomijając teraz temat Katu, to na przykład taki Kiles miał dwie opcje, pójść albo do Giants, albo do Koi. Okay. I na przykład Koi było gotowe, żeby się do Killesa, tylko że nagle ja im mówię, że słuchajcie, bo Hiber w ogóle zostaje czy nie, bo o co chodzi? Oni mówią, nie, pewnie, że zostaje, przecież to wiadomo. Okazało się za jakiś czas, że niestety nie możemy strajotować Killesa przez to, że Hibera nie ma i musimy w ogóle na szybko szyć. Znam te tematy. Spytali się mnie, czy McVeigh i Nerys zostają w Orlando. Ja jasne. Mówiłeś Staszek, że przy przejściu Snika do Heretics, czy tam w ogóle jeszcze przy tryoutach, to że jakby powiedziałeś wprost Snikowi, że to może być jakby ostatni moment, bo nie jest najmłodszy. I to jaki wpływ miałeś na przykład w przypadku Grubego? Z Grzesiem sytuacja była też taka, że no po prostu powiedziałem już wprost, że no kurczę, macie dobry skład i prawda jest taka, że jeżeli będziecie grali tym składem dalej, to jest szansa, że się dostaniecie do w kwalifikacjach do kolejnego sezonu BCT. No okazało się, że nawet to nie byłoby realne, bo już nie będzie takiego systemu, tylko będą te ligi partnerskie, więc tak naprawdę Tym lepiej, że ten, ale generalnie no, Heretics to jest wielka marka i też no, zdawaliśmy sobie sprawę, że no, sytuacja też finansowa w organizacji jest zupełnie inna od czegokolwiek, co by się mogło powiedzieć w Polsce. To więc było wprost pytanie, czy próbuje czegoś nowego i idzie zobaczyć, jak będzie mu się grało w zagranicznym składzie. No poza krótką przygodą z NOM, no to jest pierwszy zagraniczny drużyna Grzesia. A no i była prosta piłka, czyli idzie zobaczyć, jak tam mu się będzie grało. Do Polski zawsze może wrócić, tak? Albo gra przez kolejne 8 miesięcy w Polsce z perspektywą, że największe, co będzie mógł wygrać, to VRL East. Tak. Okej. Okay. Spytaj się, czy był ktoś... Jeżeli w ogóle chodzi też o Heretics, no to Katu tam miał tryout, ale koniec końców Heretics.
szukało bodajże Eagle'a i to parę, w sumie to głównie zauważyło. A Katu nie chciał Eagle'ować. Tak, okay. I tutaj wracamy też do tej kwestii, że z jednej strony Katu też nie do końca chciał Eagle'ować w Polsce, bo tak często jest, nawet na jakimś Valorant Talku o tym gadaliście, że jest jakaś osoba, która igluje dobrze, ale nie chce tego robić, bo po prostu tego nie czuje, ale drużyna widzi, że ona dobrze igluje, więc tak zostaje, bo nie ma nikogo innego do wzięcia, a jeżeli chodzi o Europę, już się złapaliśmy parę razy na tym. Jeżeli jakaś dobra drużyna chce Eagle'a, to przede wszystkim z doświadczeniem, a Katu jeszcze tego europejskiego doświadczenia. Więc sam Katu nie czułby się komfortowo, po pierwsze iglując po angielsku, a po drugie te doświadczenie, nie? No jasne. To ja słyszałem trochę inną perspektywę w ogóle, w sensie, że Katu będąc na tryoutach nawet nie wiedział, że jest wymagane od niego, żeby iglował. To jest prawda, dlatego powiedziałem, że właśnie decydującym faktorem było to, że Katu, że szukali Eagle'a, nie? My w tym momencie tego nie wiedzieliśmy. Bodajże, o ile dobrze pamiętam. Okej, okay, ale to jest jakby w sensie przepływ informacji jest wtedy dziwny, bo jakby skoro drużyna szuka Eagle'a i biorą gościa na tryouty i mu, kurde, nie mówią, że szukają Eagle'a i żeby iglował, no to co to są za tryouty? W sensie, nie, ale to nie pierwszy raz przecież, kurde, kiedy organizacja jakby nie do końca komunikuje, kogo szuka, bo przypomina mi się kazus tego Bulda na przykład we Fnatic na testach, gdzie testowali go w sumie na zupełnie inną rolę niż szukali. No i o co? To nie było, tak przypadkiem, że... Jezu, Bromas był, nie? Wcześniej jeszcze w Heretic, co kojarzę? Tak. Pomyliłem. No to generalnie nie było tak, że Gruby był na testach, że Gruby był na testach i rywalizował w tych testach z Katu. I finalnie Gruby te testy wygrał i potem było dołożenie tego, że potrzebują jeszcze Eagle'a i tam się wtedy Stick pojawił. A Gruby nie igrował na tryoutach? Z tego co wiem, to Gruby, było mu to proponowane, ale no, Gruby, no podobnie jak Katu, nie? W sensie Gruby umie iglować i tak dalej, ale jakby iglować w polskim składzie, gdzie wszyscy się znają i jest tak naprawdę dużo głosów, które no, trochę mają podobną wizję, to jest jedno, a wziąć za przysłowiowe szmaty Kelloxa, Lowella i całą resztę ekipy, to już jest trochę inna bajka, nie? I tutaj wydaje mi się, że nawet z perspektywy charakteru, nie? Gruby i Katu to są obaj bardzo cisi zawodnicy. Zajebiści, ale cisi. A Sebastian, no, do cichych nie należy. Ja ci powiem w ogóle, Stasiek, że ja słyszałem o Lowellu taką informację, że on nie chce prowadzić i dować, ale Eagle'a, jakiego szukają, to musi mieć jego wizję, tą, co on chce, nie? Że Eagle ma tak prowadzić, jak on chce, ale on nie będzie prowadził, nie? No to wiesz, jak przychodzi jakiś Eagle, który ma swoją wizję, okay, i mu się nie podoba, to dlatego było tak często też zmiany w tym Heretics, mi się wydaje. Okej. Okay. No to by wiele tłumaczyło w takim razie. A to napisałem na czacie, że no nie wiedziałem, że Eagle'a szukają. Pierw mi powiedzieli, że ton głosu im nie pasuje, ale ja byłem z Grubym na testach w tym samym momencie. To znaczy najpierw byłem z Bromasem, ale potem jeszcze z Grubym i wtedy Gruby już iglował. No i ja teraz prześledziłem rozmowę z dyrektorem esportu w Heretics i oni nie chcieli Katu w ogóle na Eagle'a. To był flex. Czy może faktycznie jakieś dynamiki między graczami to przeważyło, nie? Bo my tak tutaj możemy się zastanawiać, kto jest cichy, kto jest głośny, kto gra, a tak naprawdę może się okazać, że Lowell powiedział, nie, Katu mi się nie podoba, a grupy taki ziomal. To wiem, że mogło tak być, nie? Więc szczerze powiedziawszy, no, trudno stwierdzić, tak trochę jesteśmy, to, tak oglądamy to z zewnątrz, tak trochę próbujemy odgadnąć, co się stało, a proces myślowy wewnątrz mógł być inny, no. Myślę, że Katu też nie może narzekać teraz to do skład, którym jest, więc myślę, że suma summarum wszystko dobrze wyszło. Katu, korzystając z tego, że jesteś na czacie, no to dzisiaj był chyba taki dobry moment, żeby zastanowić się nad powrotem jednak w pełni polskiego Team Casu. Tak. Oj tak. No, tutaj. Na 5 było grane ostro, naprawdę. Oj, no ja widziałem co prawda tam chyba 6 rund tylko, no bo korzystałem z tej przerwy, która była tam w VRL East, ale mówię, no nie wygląda jeszcze to dobrze. Jeszcze raz spojrzałem na te statystyki. Tu unfake bombi. Szak.
Tak się wystrzelał na chywenie ostatnio, na tym comebacku. Sweetek, czemu ty dałeś? A, bo odebrał, okej. Okay. No, ale jedna runda Unfake 3K, druga runda Celmek 3K, kolejna runda Kato 3K, no i to tak się kręci. Czak, zero fragów, a połówka już minęła. No, słuchaj, Admik, możemy się śmiać, ale dzisiaj, kurde, w VRL-u też jeden Polak powtórzył prawie identyczny wariant. Który? Kenobi miał chyba 1-12. Aj. W pewnym momencie, no. Obi-Wan Kenobi, tak? Dobra, a ja mam jeszcze, to ja mam pytanie, w sensie mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko, żebyśmy tak skakali trochę po tematach. Totalnie, skaczmy dzisiaj, bo to właśnie jest idealny moment na to. Tak może. Dobra, zajebiście. No bo jakby na razie gadamy tutaj o chłopakach z Awarii i Anonymo i pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale mnie interesuje, czy były jakieś oferty, nie wiem też ilu zawodników z tych składów macie u siebie w agencji, czy w ogóle jakiegokolwiek, ale mówię tutaj o głównie o Ownage, czyli teraz Zero Tenacity i o Wataha, czyli obecne Anonymo i czy jeżeli w ogóle jakby gdzieś tam maczacie paluchy przy tych składach, to czy chłopaki, któryś z chłopaków miał propozycję tryoutów do jakichś tych org typu tych, o których mówimy, w sensie nie mówię tutaj, że na przykład do Heretics czy coś, ale jakby tych większych europejskich organizacji. Ja bym się wtrącił, on tylko... Kwestia Jasia chyba, nie? Xita jeszcze. Tak, Jasz był na pewno testowany w Heretics, ale ja bym się tylko wtrącił na chwilę, że generalnie ten, tam dwa tygodnie chyba przed startem sezonów i tak dalej, Ownage dalej, no to był moment, gdzie tam była jakaś gadka z Anonymo Ownage, ale to nie wypaliło. No i tam gadam z Ike, gadam z Kenobim, no i dzwonię do Staszka i mówię: Staszek, spróbuj tam podkręcić troszkę może w Ungentium, co dla chłopaków, spróbuj trochę ten, może zainteresowanie by było. Staszek mówi, że no pogadam, nie? I potem gadam znowu z Kenobim i Kenobim mówi: ty, no Stachu, ogarnął gadkę, nie? Ja mówię: zajebiście. I Kenobim pisze: Zero Tenacity. Ja mówię: o, jakby nie tego się spodziewałem, ale też zajebiście w sumie, więc tutaj tak bardzo, bardzo spontanicznie mam wrażenie ten temat wyszedł, ale to właśnie Staszek, powiedz, jak to wyglądało w sumie z twojej perspektywy, bo tego jestem ciekaw. Znaczy, generalnie ja mam tak trochę w zwyczaju, że jak ktoś mnie zapyta, poprosi o pomoc, to po prostu wejdę, pogadam i coś tam radzę. Też chłopaki z Watachy tam na chwilę mnie na ten zaprosili, chwilę pogadaliśmy. Nie reprezentuję żadnego spokojnie z Watachy ani z Ownage, ale tam wpadłem pogadać chwilę. No, po prostu poleciłem, ja na tym pytali, czy warto, jak to wygląda. Do złego słowa powiedzieć nie mogłem, bo chłopaki, no wiadomo, no, nie dogadaliśmy się finansowo, ale ta reszta była bardzo dobra pieniądza, tak więc poleciłem, a jeżeli chodzi o Ownage, no to chłopaki z Ten Star, sytuacja była taka, że jakby rozmawialiśmy tutaj, Gerard dopinał Ten Star, ja gdzieś ruszyłem Zero Tenacity w kontekście tej awarii, no ale cały czas nie mieliśmy składu i nie wiedzieliśmy, kogo naprawdę przedstawimy, tak? Więc już tak dni mijały, tak Heavy mnie tam pytał, to co, macie ten skład, czy nie macie? Tak stwierdziłem, no dobra, to podrzucę tutaj chłopakom, bo Ten Star praktycznie już było gotowe podpisywać, my nie mieliśmy gotowego składu. To Ten Star też proponował lepsze warunki niż Zero Tenacity, tak już zupełnie w otwarte karty grając. Więc no też, żeby tutaj... A wiedziałem, że właściciel Zero Tenacity, czyli w sposób no, bardzo spokojny, Heavy, bardzo chciał tutaj w ten region zainwestować, jeśli chodzi o Valoranta, miał tam wcześniej serbską drużynę, ale... No nie poszło to najlepiej, ja tutaj jakby chciał wokół tego tematu posiedzieć, mam długoterminową wizję rozwoju tej organizacji. Ja tam gdzieś mi się zdarzyły, miałem okazję rozmawiać z nim przy okazji LoL'a i gość jest bardzo, bardzo spoko, ma w ogóle całą taką willę gamingową w Serbii. I no, bardzo, bardzo spoko człowiek. No i podrzuciłem chłopakom temat, ja tam się za bardzo nie wpieprzałem, bo no mówię, nie jest to za bardzo mój temat, tylko po prostu chłopaków, no zrobiłem grupę na Discordzie i powiedziałem: pogadajcie sobie, nie? Więc no, nie chciałbym tutaj sobie przepisywać w ten sposób zasługi, bo to chłopaki sami sobie ogarnęli i mam nadzieję, że dobrze im będzie się w Zero Tenacity grało. Tak, podobno negocjował warunki znany agent esportowy Jacob Dragon.
Jakby to. Konkurencja rośnie, nagle nie wiem. No, Ajkę się nazywa. No dobra. Kurwa, tłumaczenie tego sprawi, że ten żart będzie chujowy, więc mam to w piździe, no. No dobra, ale jakby wracając jeszcze do mojego pytania, czy były gdzieś testy chłopaków, powiedzieliście, że Jaś był testowany w Heretics, tak? Czy przyśniło mi się to? Tak, czy, był na pewno. Tak, ale to generalnie słyszałem i też Jaś o tym wspominał, jak tam z nim gadałem trochę tego właśnie, tego, ale generalnie no... Okej, okay, no, ale to czy ktoś jeszcze w tej całej szufli oprócz chłopaków z Anonymo i Zowarii miał gdzieś testy w tych, nazwijmy to, topowych organizacjach? Nie wiem. Nie wiem, okay. Nie realizuję żadnego z chłopaków. Słyszałem, wydaje mi się, że Xitra też gdzieś był. Xitra nie miał w KOI? Tak mi się coś kojarzy? Możliwe, ale to ploty, ja nie wiem. Tutaj tylko ja też ploty, niestety, więc... ja też nie mam pojęcia. No dobra, to ja jeszcze idę... Sorry, no dawaj. Nie no, bo Lufa się pyta, czy Spike'a może odebrać tutaj i szczerze, ja nie widzę problemu. Tak? No to akurat przygotowałem sobie Spike'a. Gotowy sukinsyn ze Spike'iem jest. Okulary. Czyli mam Spike'a. No to powiedz, gdzie FRS? O, no i zaplantowane. Proszę bardzo, na lówki. Spike, legendarny. Dobra, to ja mam pytanie do Sniałego. Czy co z tym podpisaniem Darkowska do agencji, bo jakby jest na to białko i Kosti nagrał, więc kiedy możemy się spodziewać ogłoszenia? No, powoli rozmawiamy o szczegółach zapisów i tak dalej. Ja po prostu chcę się dowiedzieć, czy jesteś gołosłowny, czy jakby można brać na poważnie, że nie to, co mówisz, nie? Tak, czy walisz w chuja, czy po prostu jednak ogarniesz ten temat dla Diego, bo generalnie Mariuszek musi na operację trochę pieniędzy zebrać i... Okay. Jakby przydałoby się dla Diego trochę... Ale to agenci przecież zabierają pieniądze graczom. Aha, okej. Okay. No rzekomo, tak słyszałem. No tak, no stary, ja powiedziałem kiedyś Staszkowi, że pewnie dużo prowizji zgarnął na tych transferach, więc mam na suba i dał suba. Więc jakby chyba jest to oczywiste, że ma pieniądze z transferów i mógł za to kupić subskrypcję u mnie na kanale. Okej, okay, no to racja, to widzisz. Nie no, z Tarkowskiem pogadamy jeszcze, no, ale to przed nim niedługo pewien turniej będzie, prawda? Dobrze mówię? No będę. No, jutro zaczynały Click Upa, w piątek zaczyna Ligę Streamerów, a w sobotę no właśnie, jeszcze gra niemieckiego Cupa, więc Adi generalnie uderza w to na poważnie na trzech frontach. Okej, no to jest hustler tak zwany, to chyba trzeba się nim zainteresować. No tak. Dawaj, Staszek, wchodzimy w kooperację z Tarkowskim, bo to jak taką jedną personę utrzymać... Ty się śmiejesz. Na... Może cały matkomat od razu. Ty się śmiejesz, ale byłem pytany o zawodników z tego, z regionu i bez beki, jedyny zawodnik, którego kojarzyłem, że tak powiem, z tego regionu, który ten, to był Darkosek, więc do pewnej Dziewa. Organizacji, która szukała. Dziewa też. Stawiam... Stawiam, wait, chodziło... Dziewa jest ten? Localich trained representative z dachu? Nie. Mi się daje, że Dziewa we Wrocławiu mieszka. A, no w sumie tak. Ale te tryouty Darkowska, to co? Jesteś w stanie powiedzieć organizację, Staszek? Że tryouty są powiedziane. Pytali, czy znam kogoś z tego regionu. Powiedziałem Darkosek. To nie wiem, czy wyzwali Darkowska, czy nie, ale... Ale powiedziałeś, jaka organizacja pytała o niego, czy nie? Desire. A, Desire, to ja mogę zlikować, że Adi miał też testy w Anortosis Famagusta w ogóle chyba. Serio? No, tak mi się kojarzy, że też jakby tam ja był. Ja tego nie wiedziałem, tak? 25... A, w końcu nie. Bo miały być na pewno. Po co Anortosis w końcu byłby niemiecki ten, dowodnik, nie? To... Z tego regionu Dachau właśnie. To już jakoś by musiałem być. No w ogóle jest, to jak już gadamy o wszystkim, to popierdolony jest ten system, nie? Z tym, że wystarczy jeden tak naprawdę zawodnik z regionu, żeby grać w lidze. Oj tak. Jakby, ja nie narzekam, nie? Bo dzięki temu dużo naszych chłopaków gra w Hiszpanii, ale no to jest trochę chore. Ja też nie narzekam. Jakby,
Jeszcze jak byliśmy przecież w Anonymo, to my wykminiliśmy ze Staszkiem, że się przeniesiemy do Polaris, tylko niech tak. Nikt załatwi obywatelstwo i podpinamy PKMA na suba. Nie trzeba obywatelstwa. On generalnie mieszka od... Jezu, 9 albo 11 lat mieszka już w Walii. Więc on nie musi żadnego być obywatelstwa, on ma stały pobyt. Wystarczy, że zmieni sobie flagę na VRL-u i jesteśmy generalnie... Warunki byłyby spełnione i gralibyście w Polarisie, nie? Więc generalnie cały ten system jest... Jakby. Uj, to, że nie ma anglojęzycznych broadcastów z tych lig, że ja muszę słuchać rap godów hiszpańskich, którzy już mi ryją banie, żeby oglądać chłopaków grających w Hiszpanii, to jest jakiś absurd, nie? No, w sensie jakby zajebiście Valorant się rozwija i jestem mega fanem Riotu i mega szanuję, co zrobili, ale te ligi bez broadcastu anglojęzycznego. Kurde, to Ultraliga jest anglojęzycznym broadcastem, nie? Ale dopiero od jednego sezonu, no już bez przesady, no Ultraliga ma 8 sezonów, Staszek, a... Ale to nie wynika z tego, że... Ale chwila. Tak. Szanujmy się. To nie wynika z tego, że nie ma osób, które by to mogły prowadzić. To wynika z polityki. Nie. To... Akurat to chyba wynika... Dobra, od firm, być może w pierwszym sezonie to wynikało z polityki. Dziś... Mogę powiedzieć? W sensie, dobra, ja będę mówił o Valorant East United, żeby nie było. Ja spróbowałem znaleźć anglojęzycznych komentatorów, którzy mogli, powiedziałem, możecie nawet do siebie na kanał to robić, jakby my to wesprzemy komunikacyjnie, dostarczymy wam content, będziecie mieli szansę, żeby się rozwijać jako komentator i rozwijać swoje kanały. Nie ukrywam, nie chcieliśmy tego robić kosztowo, bo słuchajcie, stawki no-name'owego komentatora z 20 followami to jest 100 euro za serię Best of Free. Takie kwoty rzucają ci goście. I, no dobra, ale teraz mówisz o Valorant East United, tak? No tak, ale jakby, wiesz, no. Kazus generalnie mimo wszystko... No, to macie trochę, wy jesteście trochę bardziej chyba spuszczeni ze smyczy, nie? To porównają do VRL-i, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jesteśmy też ligą riotową oficjalną, to nie jest tak, że mamy... Hulej dusza, piekła nie ma. Inaczej, myślisz, że w LVP nie ma kasy na anglojęzycznego komentatora? Albo we Francji? No tam to pewnie jest kasa, ale jakby oni... Mają, wiesz, tak mocno zakorzeniony też ten hiszpański cast pod tym kątem, że jakby wydaje mi się, że chcą najzwyczajniej w świecie cały czas promować tę główną transmisję tych głównych casterów i tak dalej, że oni... Oni mogą, ale nie chcą. Wydaje mi się, że to może być case. Jakby... I jeszcze trzeba przypomnieć pewną kwestię. Jak Buddy G został ogłoszony w Vitality, było ogłoszenie po angielsku, to Francuzi mieli problem, że ogłoszenie jest po angielsku, a nie po francusku. Jest generalnie grupa bardzo mocno gdzieś tam... Tak by nieźle oszukał, powiem tak. W takim razie, jeżeli to faktycznie tak jest. Znaczy... Bo ja usłyszałem, że generalnie to jest związane z polityką Riotu, że Riot chce wspierać ligi regionalne i chce, żeby ludzie w swoich językach oglądali swoje te, czyli żeby... Tak, bo tak jest. Ale jakby mi się wydaje, że jakby to była strategia na pierwszy sezon. Wydaje mi się, że w kontekście... No, w sensie, wiesz... Kurczę, chwila, nawet w kontekście Ista, nie? Nawet w kontekście jest, Ista jest nie ma... Jest Pan Majer, który komentuje główny cast po polsku. Który się ogłaszał, że chce po angielsku komentować. No... Ja myślę, że to jakby się nie obraził, jakby nagle mu powiedzieli, że dobra, komentujesz po angielsku. I nagle mu stawka nie zmieniła waluty. Znaczy nie wiem, bo tak mi się wydaje. Myślę, w tę sprawę nie wchodzimy. Myślę, że akurat to nie jest takie proste, że Tomek na przykład by powiedział, że... W sensie, jakby nie chcę tu mówić za Tomka, ale wydaje mi się, że to wcale nie jest takie oczywiste, że skomentuję po angielsku za tę samą stawkę co po polsku, Staszek. Wydaje mi się, że tu przeceniasz trochę. I ja powiem tak, ja na pewno bym poprosił o większą stawkę, jakbym miał komentować po angielsku. Gdybym miał do tego predyspozycje takie, jakie ma Tomek. O, może w ten sposób. Bo dziś ja prawdopodobnie bym się nie nadał do komentowania po angielsku, ale gdybym miał predyspozycje takie jak Tomasz Filipiuk albo Tomasz Milaniuk, to na pewno bym prosił o większą stawkę niż za komentowanie po polsku. Na 100%. Cięższe, po prostu. To jest dla osoby, która nie jest... Nero to wiadomo. Anglojęzyczna, no. To jest mega ciężkie.
Ja o Nero cały czas zapominam Nitro, jakby przez to, że Nero bardzo długo po angielsku nic nie komentował, ale no, Nero wiadomo, że ma angielski top i komentował po angielsku LPL jak miał 13 lat, nielegalnie swoją drogą, więc jakby no to jest hit, jakby fenomen na skalę światową generalnie i powiem tak, i Nero raczej to wie i wszyscy to wiedzą, jakby którzy mają czacze. Gdyby Nero po prostu nie był gościem, który nie narzuca sobie wysoko poprzeczki i tak dalej, to Nero by dawno nie komentował w Polsacie i tak dalej, tylko by komentował na oficjalnych broadcastach i tak dalej, bo Nero jakby ma na to predyspozycję. Tylko że jakby dla Nero on ma spoko żyćko, przychodzi, skomentuje, wróci do domu, pogra w gierkę, zje żelki i gra gitara, nie? Jakby dla Nero to jest jakby spoko i jakby ja to szanuję, nie? Ale prawda jest taka, że gdyby Nero był typem zapierdalacza, to byłby już w chuj daleko. Wyprzedziłby prawdopodobnie nas wszystkich, bo jakby zaczynał w takim wieku, że no my jeszcze kurwa, nie wiem, koleżankom piórniki wywracaliśmy na drugą stronę, kurwa, a on komentował kebaby po angielsku lola, nie? No, więc jakby tak to wygląda z mojej perspektywy. Ile Enfys dostaje? Wystarczająco, myślę. Jak każdy komentator Valorant z United, dostaje no, wystarczająco. Kwota? No. Patrz, nas ciągną za język, to powiedzieć. Nawiję. Dobra, nawiję. Jakby nie mogę podać dokładnej kwoty, więc mogę wam powiedzieć, że więcej niż 390, mniej niż 410. Dobra, a ja mam jeszcze. Tak jest. Bo powiedzieliście, że tam chcieliście mały szwindel zrobić z flagą Snika i pójść sobie do Polaris i to znaczy, że po prostu obstraliście zbroję przed Surge'em, że teamy się wydawały za mocne, czy o co chodzi? Nie, myśleliśmy, że to zwiększy szansę na znalezienie organizacji, tak, która zapewni chłopakom full time. Bo mówię, był z tym duży problem. Jakby to, kurczę, no teraz możemy tak wspominać, że kurde, szkoda, że nie poszło w tym BCT, ale prawda jest taka, że tak, no, na pełnej, w ogóle, jakby to, że ten star sprzedało poprzedni skład, przez co chcieli pójść sobie do ligi, gdzie będą mogli, tak powiem, z mniejszym nakładem kapitału grać i dalej utrzymywać tą markę, to oni się dopiero teraz pojawili. Gdyby oni się pojawili w połowie splitu, tak, to by była zupełnie inna rozmowa i to albo awaria, albo to było podpisane, tak, ale awaria generalnie by tutaj grała na jej razy. Najmniej po prostu nie wypalił, nie? Więc no. Plus, no mówię, ta regionalizacja jest po prostu problematyczna z perspektywy rozwoju. Wiecie, to sprawia, że w przeciwieństwie do CS-a mamy zawodników bardzo dużej ilości, którzy grają w zagranicznych ligach. Tak? Bo w CS-ie tak naprawdę mamy pojedyncze jednostki plus drużyny, które do gdzie się nie pojawią, dostają okno. Tak? No sorry, ale no. I moja ulubiona organizacja, która nagle zostaje mistrzem Polski, tak? No, kurde, no to jest trochę random straszne. A w Valorancie przez to, że są te ligi zamknięte, to zawodnicy tutaj mają trochę chyba faktycznie bardziej nakierunkowani są na Europę i od razu jak ten, to wyfruwają. Kto został mistrzem Stachu Polski? Bo nie zrozumiałem chyba. A. No kto został mistrzem Polski w CS-ie teraz? No jaka organizacja? Nie wiem. No zaczyna się na I, no kończy na G. A, okej. Okay. No, kończy się na G, to jest dobre określenie. A powiedz Stachu, bo mieliśmy tą szuflę i czy ty jakby dalej reprezentujesz chłopaków ze starego Gentium? Mówię tutaj Frontside, Nitro i Merito. To czy generalnie... W sensie to jest jakby... Chyba tak, bo Staszek wbił na TS Nitro i zrobił porządki ostatnio z kanałami, więc cały... No bo, dobra, to ja... Ja powiem od razu jakby całość, o którą chcę zapytać, czy reprezentujesz i jeżeli tak, to dlaczego ta szufla ich ominęła, nie? Szczególnie Aimerito, który, no jak wiadomo, czy topka Europy i dziewiąty level face. Znaczy co do chłopaków, to dalej pomagam chłopakom. Jeżeli chodzi o kwestię, czemu szufla ominęła,
No nie ukrywajmy, no te ligi są tak skonstruowane, że jak wypadniesz z DRL-a, to ludzie o tobie zapominają. I następnie jak są rozmowy z organizacjami i mówimy o zawodnikach, którzy dawno nie grali na tym poziomie nawet regionalnym, tylko spadli niżej, no to jest to ciężki orzeł do zgryzienia, tak? Eimer generalnie konkretnie, no, nawet, że tak powiem, z tego co, nie wiem, czy będzie jakiś wielki lik, ale Eimer generalnie wolał grać w kwalifikacjach do Polarisa niż w Orient Zagliście. Więc to jakby, dlaczego minęła? No po części ze względu na to, że troszeczkę chłopaki wypadli ze spotlightu i muszą po prostu ciężką pracą teraz wrócić do tego spotlightu, bo o ile no, mam wrażenie, że i ja, i Gerard w miarę dobrą robotę robimy jako agenci, no to nie jesteśmy cudotwórcami. I jednak... No, no dobra, ale Bani też w pewnym momencie gdzieś tam wypadł, wydaje mi się, ze spotlightu, no bo nigdzie nie grał, a jednak no, udało mu się gdzieś tam znaleźć, ogarnąć. W sensie ja nie znam oczywiście jakby żadnych kulisów, ale tak z boku patrząc, no to Bani nie grał w Virelu. Udało mu się wbić na testy w FBX, no tam mu bardzo dobrze poszło i poszedł dalej, więc chyba da się. Ja tu bym chciał od ciebie powiedzieć, że ogólnie w takich sytuacjach, które są bardzo ciężkie, bo tak jak Staszek powiedział, nie jesteśmy cudotwórcami. W takich momentach bardzo ważne jest to, aby przygotowywać gracza, aby uświadamiać gracza, w jakiej on jest pozycji i w jakiej będzie pozycji za sekundę. Jeżeli nie zepniesz się, jeżeli nie będziesz progresował, jeżeli będziesz siedział i płakał, bo nie masz drużyny, to sorry, ale to jest koniec prawdopodobnie. Ale jeżeli jest gracz, który się zepnie, który przede wszystkim chce być tym najlepszym i który chce dalej uczestniczyć w tych największych rozgrywkach, no to wtedy prawdopodobnie daj się mu trochę chwil, a on zaraz znowu skoczy. Agenci wtedy umożliwią albo znajdą mu drużynę, taką trampolinę, można by powiedzieć, na którą on wskoczy, wybije się i potem leci kolejna jakby fala tych kłód pod nogi. Może zostać trafiony, może nie, to już zależy, to też może zależeć od szczęścia. Ale znowu, trampolina wyskakuje dalej, tutaj przykład Badiego, ale sprowadza się to do tego, że gracz musi chcieć, że gracz musi mieć to coś, żeby mógł wyjść dalej, nie? Okej. Okay. A jak wyglądała sytuacja w przypadku Admika, który jak z mojej perspektywy też jakby, którego ominęła szufla, a raczej wśród z tego, co się słyszy od graczy, no to jest dobrym graczem i dobrym gościem do budowania teamu. Znaczy, no, Adam generalnie jest cały czas jakby, no, te testy były, są i generalnie nawet jest dość fajna opcja, która gdzieś tam jest cały czas w trakcie procesowania. No powiem tak, Adam przez to, jaką rolę grał, przez wiele osób jest nieroceniany i wiele osób, nawet z Polski, gdzieś nie widzi w nim dużej wartości, co jest dla mnie durne, bo jakby sam przykład, jak zostało skonstruowane Anonymo, i to będę mógł trochę więcej o tym powiedzieć, ale sam przykład, że Anonymo to było czterech duelistów, tak? I Adam, który to wszystko spajał do kupy razem z Belmonte, no to samo to pokazuje, jak to jest uniwersalny zawodnik. A do zagranicą troszeczkę to jest, no mówię, to nie jest tak, że zupełnie szufla Admika ominęła. Rzeczy jeszcze trwają. No, parę testów, które były, nie poszły zgodnie z naszymi planami, ale myślę, że można by tutaj się. Możecie się spodziewać w niedługim czasie, że tutaj będzie wielki powrót Adasza. Właśnie, bo ostatnio został Admik powołany do Might Comatu do reprezentacji, ale w WeeklyCupie się nie zameldował na jednym match dayu. Musiał sendinować znany polski dziennikarz Jacob Dziewa. I tutaj jakby moje pytanie jest takie, czy to było spowodowane tym, że Adamczuk miał właśnie jakieś tryouty? Jak to wyglądało? No tak, jakby Adam miał tryouty. Na niektórych poszło mu dobrze. Trochę, no mówię, ta decyzja
Prawda jest taka, że w dużej mierze decyzje o zarządzaniu składu dalej podejmują zawodnicy. A zawodnicy często mają takie nastawienie, że jak ktoś nie fraguje tak dużo jak oni, to jest słaby. I trochę mam wrażenie, że jak powiem, dlatego to trochę dłużej potrwa, ale mówię, mam wrażenie, że Adam jest takim zawodnikiem, który jest zajebistym fundamentem dla drużyny, więc tutaj nie. Długo to nie zajmie, żeby faktycznie się pojawiła. W takich sytuacjach trener jest ważny, żeby dobry trener, żeby nawet jeżeli drużyna ma jakieś obiekcje w stosunku do gracza, to żeby trener zatrzymał się, spojrzał na to, zrobił analizę i powiedział, czy ten gracz ma według niego potencjał, czy nie, czy jest warty szlifowania, więc to też na pewno trenerzy są fantastycznymi osobami, żeby koniec końców te decyzje podejmować, bo są pewne drużyny, gdzie właśnie tego trenera z twardą ręką brakuje, bądź niekoniecznie z twardą ręką, ale trenera, który ma respekt wśród graczy i to on powie, czy to ma sens. Ja bym bardziej powiedział o Admiku, że to może nie fundament Stasiek, ale takie spoiwo, które spaja wszystko. Ja traktuję Adama jako bardziej takiego gracza, ponieważ jakbym miał budować drużynę, to mam nadzieję, że się Adam nie obrazisz, ale no nie budowałbym wokół Admika, ale jednak bym dobierał do jakichś graczy Admika jako to spoiwo i on naprawdę się bardzo dobrze w tym odnajduje, tylko to trzeba też zauważyć, prawda? Klej budowlany tak zwany. Tak. Żeby cegiełki. No nie no, bo mówię, w sytuacji, ja patrząc na Anonymu, ja myślę, że jakbyście tam jako jeszcze piątego zawodnika wrzucili, nie wiem, Katu, tak? Mimo tego, że skillowo, znowu Adama będzie się nie obrazić, można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o indywidualne umiejętności strzeleckie, Katu jest troszkę lepszym zawodnikiem od Adama, to myślę, że ten skład by tak dobrze nie działał. To by było już przeładowanie, a w sytuacji, w której było, mówię, czterech duelistów, Sneak, który trochę już bardziej się ukierunkowywał w kierunku właśnie takiego supporta Flexa, no to po prostu działało dobrze, nie? I tyle. A. Kurczę, tak jeszcze nawiązując do tych polskich zawodników, to ja bym chciał się was spytać w sumie właśnie o tak na przykład Zero Tenacity czy też Watahę, czy wy się zapatrujecie na tych zawodników, a może gracze się odzywają do was? I w ogóle jeżeli gracze się odzywają do was, to jak często odrzucacie w ogóle oferty od graczy? W sensie, jeżeli są z wami zainteresowani, czy często odrzucacie graczy, czy jednak jesteście po drugiej stronie i wolicie przyjąć i pracować z nimi mimo wszystko? Jeżeli chodzi o takie drużyny, to tak, myślę, że ja i Staszek zawsze patrzymy na każdego gracza, dosłownie na każdego, bo to jest nasza praca. Musimy spojrzeć, czy progresują, czy nie, bo nie każdy gracz jest według nas gotowy do tego, żeby jednak znaleźć mu drużynę w Europie. Aczkolwiek też są wyjątki od tego. W każdym razie, jeżeli chodzi o w ogóle mówienie, jeżeli w ogóle chodzi o to, czy ktoś się do nas zgłasza, są gracze, którzy potrzebują pomocy, my wtedy pomagamy, ale jeżeli chodzi o stricte podpisanie umowy pomiędzy agencją a graczem, to już jest inna kwestia, bo na przykład jak ja wtedy jak podpisałem Toronto i uważam, że wtedy to był dobry ruch. Koniec końców nie każdy gracz musi wystrzelić, niektóry gracz po prostu sflopuje i niestety. Tak jak było, tak jak aktualnie jest w tym przypadku. To co mi dało, to, że wiele tureckich graczy, którzy są naprawdę nieźli, zgłaszali się do mnie i mówią, słuchaj, my chcemy iść w Europę. I właśnie bardziej ten wschód, chcę bardzo iść w Europę, Bliski Wschód. Bardzo chcę iść w Europę, ci gracze bardzo chcą podpisywać umowy z agencjami, ale tutaj jest pewna kwestia, że ile agent może zrobić, ilu graczy może przyjąć do agencji. To jest kwestia bardzo ważna, bo ja bym mógł przyjąć wielu, nie ryzykować. Może ten wystrzeli, zaraz będzie, bo mam taką czutkę, ale no nie mogę go wziąć, bo przecież reszta moich graczy będzie na tym cierpiała, bo ja nie będę miał czasu, żeby się nim zajmować, żeby dać mu odpowiednie wsparcie. Do tego dochodzi jeszcze wiele rzeczy, więc z mojej strony wielu graczom odmawiam, ale niewielu graczom z naszego regionu. Bo się nie zgłaszają zazwyczaj. Generalnie ja no, miałem. Miałem. Znaczy, inaczej, ja te, podobnie tutaj pogadam, że nie odmawiam nikomu pomocy. Staram się zawsze sobie poradzić i tak dalej, ale faktycznie no.
Doba ma tylko 24 godziny, coś by warto z tego przespać, coś by warto z tego coś się poruszać, nie? A więc jakby no też nie jesteśmy w stanie nieograniczonej ilości zawodników podpisywać. Chyba, że poszerzysz kadrę, Staszek. To też jest coś, o co ci na pewno jakby chcemy zapytać, jakby... To jest naturalny kolejny krok. No właśnie, no bo słuchaj, tak naprawdę Fabryka Esportu zadebiutowała, można powiedzieć co, rok, półtora roku temu? Jaka jest dokładna data? No w lutym, czyli rok z haczykiem. Rok z haczykiem. I kurczę, no rozwój jest dynamiczny pod kątem liczby podpisanych zawodników i tak dalej, a dalej jakby jesteś ty. No w innych grach pewnie ktoś tam działa u was też, ale no Valorant no to jesteś ty i nikt obok, że tak powiem. Więc pytanie, czy masz już kogoś na oku, ktoś jest blisko, bo powiedziałeś, że to jest naturalny krok, więc już omijam pytanie, czy w ogóle tak. Będzie rozszerzenie kadry, no bo zakładam, że tak. Tak, będzie definitywnie, jak powiem, że przymierzamy pod to, bo jakby też nie chcemy brać byle kogo, więc osoba, z którą aktualnie rozmawiamy, jest to osoba, wydaje mi się, że na to stanowisko idealna. To Polak? Co idzie, no, tak. Okay. Tak. Więc generalnie no, pracujemy nad tym, ale jest to proces. No nie ukrywam, no, ostatnie dwa miesiące było ciężkie, jeżeli chodzi o ilość pracy, bo trochę tego było. I no mówię, ja też jestem o tyle. O tyle jest to troszeczkę, był to intensywny okres, że jakby no nie tylko Valorant jest na mojej głowie, ale też cała agencja jakby. No kulisy mogę wam zdradzić, że moi wspólnicy są mega doświadczonymi biznesmenami i mają też masę rzeczy na głowie, więc bardzo, bardzo mocno mnie wspierają merytorycznie. I bardzo mocno mnie wspierają swoim biznesowym know-howem i kontaktami. Ale w dużej mierze biznes się opiera na mojej osobie. Mam nadzieję, że mi jakiś autobus nie potrącił, bo to byłoby słabo. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, tak, rozwijamy się cały czas. Mamy jakby o tyle ciekawa sytuacja, że my troszeczkę od drugiej strony zaczęliśmy funkcjonować niż ta agencja, mam wrażenie. Że my mieliśmy. Przez to, że jesteśmy częścią agencji piłkarskiej, to mamy zaplecze fenomenalne, mamy zajebistych prawników, bo nie jest tak, że ja te kontrakty wszystkie robię. Jakby one wszystkie przez moje ręce przechodzą, ale jakby sprawdzają mi to prawnicy z wieloletnim, nawet w przypadku tutaj mojego wspólnika Zanasa Łukomskiego, z kilkunastoletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o sprawy sportowe. Więc jakby duże mam wsparcie od zaplecza, a po prostu osoby, które chcę wprowadzać do tej części stricte e-sportowej, to chcę mieć faktycznie, no chcę mieć wymiatacze, nie? Nie chcę byle kogo i byle komu zaufać, bo to duże ryzyko jest, nie? A mamy przykłady agencji zagranicznych, które się skalują na potęgę i no była banker, ale jeżeli chodzi o agentów i nie wiem, szczerze powiedziawszy. W sensie, Jak już chcemy smaczki, to mogę powiedzieć, bo jakby moment, w którym się pojawiła idea na to, żeby się pojawiła Fabryka Esportu, to jest moment, w którym zobaczyłem, że jaki bajzel mają w podatkowych kwestiach zawodnicy, i tu, żeby nie było, to nie chodzi mi o pro players, ale o zawodnicy zagranicznych wielkich agencji, którzy do prawników w Polsce przychodzili, żeby posprzątać im bajzel, który mieli w podatkach, bajzel, który mieli w umowach i nikt na to nie zwracał uwagi, nie? I jakby mam wrażenie, że wiele agencji działa w ten sposób, że tak naprawdę są tam sami agenci, może ktoś, kto im robi grafiki, może ktoś, kto troszeczkę, tak powiem, się zajmie tą częścią backendową, ale to jest głównie jakby... Przekładając to na nomenklaturę biznesową, dział sprzedaży jest bardzo mocno rozwinięty, a back office leży. No, u nas generalnie od drugiej strony. Maszynki do zarabiania pieniędzy są na tym świecie na pewno, które właśnie pomijają graczy. Tak. My na przykład ze swojej strony
bardzo dbany, właśnie kwestie w ogóle podatków i rozliczania się z organizacjami. Według mnie to pochłania najwięcej czasu, bo tutaj trzeba być naprawdę skrupulatnym, mając wielu graczy, musisz naprawdę wiele zrobić, żeby to wszystko było poukładane. Żeby gracz nagle przychodzi koniec roku, on ma do zapłaty na przykład, nie wiem, 7 tysięcy złotych, 8 tysięcy złotych, bo nie miał zapłaconych podatków, a brał pieniądze od organizacji, prawda? Więc to są takie kwestie, które są naprawdę ciężkie do ogarnięcia i wiadomo, nie oczerniają żadnych agencji, bo mają swoje plusy, mają swoje minusy, ale faktycznie muszę powiedzieć, że te mniejsze agencje, które my reprezentujemy, mają to do siebie, że przede wszystkim robią wszystko dokładnie i poświęcają o wiele więcej czasu graczowi niż te większe. No to jest naturalne oczywiście, tam które te agencje są wspierane przez specjalne fundusze, muszą jednak przynosić te plusy, muszą przynosić duże pieniądze, żeby dalej miał wsparcie, nie? No to jest też ten minus, że jak powiem, strategii agencji pewnej, opierającej się na współpracy z funduszem inwestycyjnym, bo tutaj trzeba pompować faktycznie jak fabryka, nie? I tak naprawdę generalnie mam wrażenie, że ten wagonik się bardzo szybko wypieprzył, bo to długoterminowo nie ma prawa bytu. A powiedzcie, bo mówiliście o tym, albo Snowy mówił, że jakby jest spora liczba graczy, którzy się do was zgłaszają jakby sami, ale czy jakby wy ze strony, czy to fabryki e-sportu, czy pro players, macie jakby też swoich scoutów, którzy wam podsuwają zawodników, którymi warto się zainteresować i potem wy to patrzycie, czy jakby zajmujecie się tym sami, a jeżeli sami, to czy jakby planujecie coś takiego, nie, żeby mieć jakiegoś scouta, czy to do Valoranta, czy to na przykład do CS-a. Mhm. Więc jeżeli chodzi o scouta, to nie mamy per se scouta agencyjnego, aczkolwiek praca agenta polega na utworzeniu siatki kontaktów przede wszystkim. Mhm. Dzięki tym siatkom kontaktów ty możesz się podpytać o to, o tamto, o tego gracza, o tamtego gracza i w taki sposób ty zauważysz jakiegoś gracza jako agent i wtedy sobie myślisz: on jest naprawdę ciekawy, ale chcę jeszcze wiedzieć, co myślą o nim inni. I faktycznie mówią daną rzecz, że jest świetny, perspektywiczny i tak dalej. Okej, spróbujmy, nie? Tylko to też jest taka kwestia, że jeżeli agencja jest już spora, ma wielu graczy, to na przykład ja zaczynałem i wtedy nie miałem takiej siatki kontaktów, po drugie, tylko to była praktycznie moja decyzja, czy ja podpiszę tego gracza, czy nie, i to nie bolało, jeżeli gracz faktycznie nie okazał się dobry. Chociaż mi to się nie zdarzyło oprócz jednego gracza aktualnie, który nie chce dalej tak naprawdę progresować i co jest bardzo smutne. Ale... Toronto, w sensie? Nie, to akurat nie. Okej. I po prostu... Wtedy agencję nie boli tak, że ty bierzesz jakiegoś gracza i on się okaże niewypałem, bo nie masz tych graczy, prawda? A jest taki gracz, a potem jak już zdobędziesz tych graczy, no to wtedy musisz naprawdę bardzo mocno się zastanowić, czy ten gracz jest wartościowy i twoje zdanie już nie ma tak wielkiego znaczenia, co zdanie, co myślą inni z tego powodu między innymi, że w organizacjach pracują czasami osoby, które myślą płytko, które nie potrafią dostrzec czasami talentu gracza przez to, że nie robi wielu fragów i trzeba ich przekonać czymś innym, może opinią jeszcze innej osoby w tej branży, dlatego trzeba podejmować roztropne kroki, bo w tym momencie ja jako agent też nie mam na tyle czasu, żeby strzelać w ciemno. Nie da się strzelać w ciemno w tym momencie. To wszystko musi być przemyślane. No właśnie, bo jakby pytam o to, ponieważ jakby sami powiedzieliście, że macie już taką liczbę tych zawodników pod swoimi skrzydłami, że no ciężko jest jakby dokoptowywać nowych. To trochę upraszczam to, co powiedzieliście, ale ciężko jest dokoptowywać nowych, bo po prostu no, doba ma 24 godziny i nie będziecie mogli jakby jakościowej pomocy dawać już
graczom, których mamy, macie pod skrzydłami. I teraz jakby się zastanawiałem właśnie, czy gdzie wy znajdujecie ten czas na skautowanie, jakby taki no, rzetelny, porządny research, nie? Znaczy, w dużej mierze, no nie, tak jak Gerard powiedział, to duże znaczenie dla nas, przynajmniej dla mnie, myślę, że Gerard też ma opinia innych graczy. No bo nie ukrywajmy, ani ja, ani Gerard nie graliśmy w Valoranta na poziomie, na którym grają nasi zawodnicy, więc no trudno mi nam tutaj jakby trudno nam tutaj oceniać poziom, że tak powiem, ze mną też komunikacja jest ważna, no duże znaczenie też ma właśnie taki feedback od trenerów, którzy też coś nie coś powiedzą na ten temat i mogą dać informacje, jak taki zawodnik się zachowuje. No generalnie no, myślę, że na tym etapie jest trochę na to wcześnie, żeby mieć osobę dedykowaną do scoutingu, ale jakby wraz z rozwojem jest naturalny ruch. No powiem tak, no, w League of Legends mam osobę, która jest dedykowaną osobą od mam kilka osób, które są w League of Legends, przez to, że ja się tak bardzo nie znam na tej grze, to mam osobę, która jest bardziej wpisywałaby się w kategorię agenta i osobę, która bardziej by się wpisywała w kategorię scouta. Jest to Mati, który jest po prostu giga kozakiem, jeżeli chodzi o znajomość wszystkich lig regionalnych i potrafi powiedzieć mi wszystko o zawodniku, którym ja nieraz nawet nie słyszałem, ale on mi powie, no on tutaj grał taki mecz na tą drużynę i gościu ma wszystko w moim paluszku. No bo po prostu firmie ogląda każdy mecz ligi regionalnej, tak? Więc to jest naturalny kierunek rozwoju i to na pewno w przyszłości takie dedykowane osoby będą. No też powiem ci szczerze, że generalnie to też mogę powiedzieć z perspektywy fabryki futbolu, bo też jakby wiem, jak to wygląda w tej części tego naszego biznesu. Jeżeli chodzi o system, w jakim działają chłopaki, to też nie jest jakby, to nie jest tak bardzo rozbite. No, w sensie progresja takiej osoby, która jest agentem w fabryce futbolu, to jest taka dość właśnie progresja od osoby, która bardziej jest scoutem, ale z czasem jakby naturalnie skauci z czasem stają się agentami, nie? To jest taka naturalna progresja, jeżeli jest sport tradycyjny. Nie każdy ma do tego predyspozycję, ale często są to podobne umiejętności, nie? Czyli kwestia ocenienia, jak zawodnik się zachowuje, kwestia no, doradzenia temu zawodnikowi, więc no myślę, że to są jakby, myślę, że scout to można powiedzieć jest taka pozycja, która jest przed rolą agenta z perspektywy, z takiej perspektywy takiego. Tak i w ogóle też warto sobie powiedzieć, jak na początku ta scena Valoranta wyglądała, jak wyglądała praca agenta, bo wtedy patrzysz na graczy, bez problemu możesz twierdzić, kto jest zajebisty, nie? Patrzysz, okej, on jest kozakiem, biorę go, nie? Nie masz wielu graczy, tak jak mówiłem, bierzesz go, jest zajebisty. To było widać, gdy ktoś się wyróżniał. Teraz to tak do końca nie jest. Z tego powodu, że okej, ktoś może nakurwiać heady i tak dalej, ale z drugiej strony, przez to jak nasz Valorant się rozwija, to te role, które są nie tak bardzo doceniane dla organizacji, czasami mają ogromne znaczenie. Jeżeli ty wyłapiesz tego gracza, jeżeli zauważysz u niego, że on jest mądry, że mądrze gra, to wtedy jest zajebiście, tylko z drugiej strony kurczę, jak oglądać 6 meczy na raz i faktycznie zrobić dobrą analizę? Skąd znajdziesz na to czas? No tak naprawdę się nie da, no bo musisz przecież pomóc temu graczowi, musisz negocjować kontrakt, musisz rozwiązać problem z organizacją. Więc to, co było kiedyś życie było prostsze, teraz jest trudniej. Dobra, a to ja mam jeszcze pytanie, jeżeli mogę, Belmo i Terp, chyba że wy macie coś. Bo jakby mówimy tutaj o tym, że macie w swoich agencjach jakby stricte graczy, a co z trenerami? Na przykład no, Belmo trafił do Wilde, Jaocin jest w NOM i no, z polskich trenerów aktualnie takich w VRL-ach to tyle, o ile się nie mylę. Emfist? Emfist. Ale on bez organizacji w sumie, tak. No dobra, no ale krytyk. No dobra, no to jeszcze Emfist i Krytyk, dobra. No ale Krytyk jakby był jeszcze do niedawna graczem. W każdym razie chodzi mi o to, czy zasadzacie się na to, żeby też podpisywać trenerów i nawet nie tyle co wyłącznie polskich, ale zagranicznych, nie? Staszek się uśmiecha, więc czuję tutaj Belmo zaraz w fabryce e-sportu. Belmo to jest w fabryce sportu z krótką przerwą od
2021 roku, nie? Darmo okay. Wyłączył do nas jeszcze będąc w majstersztyku. I generalnie no, cały czas jakby ze sobą współpracujemy. Teraz z chłopakami, jak była cała ekipa Anonymous, też Belmo był częścią tych rozmów i naturalnie częścią ekipy, której pomagałem. I tutaj przy procesie do Wilde też trochę której pomagałem. Tak samo krytyk, tak? No, Kamil zajmuje też wcześniej jako zawodnik. Teraz już jako trener też jest w fabryce sportu. League of Legends nawet analityka reprezentujemy. Arcesa, który 2 lata działa i szczerze powiedziawszy, byłem początkowo sceptyczny, bo to jakby mi się wydawało, że trener czy analityk to jest bardziej taka praca, nie? Że się bardziej zatrudnia taką osobę po to, żeby była częścią staffu, organizacji. Oj, jestem? Jesteś. Tak. Okej, okay, coś mi się tutaj dziwnego wydarzyło na ekranie. Wydawało mi się, że to bardziej jest taka rola jak menadżer czy ktokolwiek inny. I trudno było mi sobie wyobrazić, żebym ja teraz negocjował kwestie stawek czy warunków analityka czy trenera, ale no. Generalnie tak jak zawodnicy, tak? No jakby tutaj Belmo to możesz powiedzieć może bardziej, ale ja jestem od tego, żebyś tym złośliwym skurwysynem, który będzie wytykał błędy i się napieprzał, a ja potem nie muszę tak z menadżerem czy z właścicielem organizacji na TeamSpeaku przez następny rok, tylko ten, więc generalnie jakby wydaje mi się, że to jest też sensowne z tej perspektywy, że no Nie każdy lubi konflikt. Ja osobiście lubię. Nie wiem, czy dało się to już wyczuć przez ten czas tego podcastu, ale nie mam z tym problemu, więc no jak w sytuacji, w której nie, myślę, że nie każdy trener potrzebuje, bo są pewnie trenerzy, którzy myślę, że nie wiem, czy ja od współpracuję z jakąś agencją, ale generalnie Daniel też się daje na osobę, która nie boi się konfliktu i nie ma z tym problemu, a perspektywy nawet takiej osoby, która lubi konflikt, zawsze no, warto dać prawnikowi do spadania kontrakt, żeby się upewnić, że tam nie ma żadnego szwindla. Albo żeby szwindel wprowadzić, to już zależy, kto co lubi. I generalnie no, wydaje mi się, że to też jest sensowne. No mówię, o tyle to jest ciekawe w sporcie, że w piłce nożnej zazwyczaj trener to jest facet po 40, który przyszedł w szkołę trenerską i jest biznesowo i prawnie i w ogóle pod każdym kątem przeszkolonym. A mamy sytuację, że trenerzy są czasami młodsi od zawodników, których trenują, tak, w sporcie. Chyba nawet ty tak. Czekaj. Mam, no. Masz chyba kogoś starszego od siebie, no? No Arch ma 26 teraz, dzisiaj w sumie. No, i Don 24, więc no. Więc generalnie z tej perspektywy można by powiedzieć, że trener może być bardziej traktowany jako szósta osoba w zespole. Tutaj do tego podejścia są różne. Wiem, że nawet z polskiej organizacji takie AGO bardzo tak stara się rozróżnić rolę trenera od roli reszty zawodników. Tam z tego co wiem, nawet jakby jak są bootcampy i tak dalej, to ten trener jakby się pojawia na treningach, ale nie integruje się tak bardzo z drużyną. Nie ma to być relacja, że tak powiem, przyjacielska, ale bardziej przełożony i podwładny. Podejścia są różne. No nie wiem, bo może to się wypowiedzieć, z taką toka robię. Ja ci powiem szczerze, że ja nie jestem zwolennikiem tego podejścia, co ty teraz powiedziałeś o AGO. Ja uważam, że we sporcie trzeba budować na zaufaniu, niż na takim przełożonym właśnie kontakcie, ponieważ no takiego punktu widzenia, że nie masz też narzędzi, którymi możesz dysponować, tak jak w sporcie, tak? W sporcie tych narzędzi masz mniej, w sporcie możesz posadzić kogoś na ławkę, tutaj tego nie zrobisz, prawda? Więc jednak musisz mieć dobre relacje z tymi zawodnikami, mimo wszystko. Jeżeli chodzi o... W kontekście AGO to jest inna sytuacja, bo oni tam mają chyba ilu, 7 zawodników w jednym czasie, więc tam akurat ta funkcja ławki trochę chyba działa właśnie. Myślę, że oni właśnie... Nie wiem, nie pracowałem nigdy w AGO, ale wydaje mi się, że oni właśnie mają takie mocno sportowe podejście. Tak trochę, no nie bez powodu, to jest ekipa, która z Legii Warszawa tam przeszła, tak? Więc jakby oni mają takie podejście, że to jest klub sportowy, więc dlatego tak to rozgraniczyli. Nie? No ogólnie, jeżeli chodzi o wsadzenie na ławce zawodników, ja uważam, że to jest mega słabe rozwiązanie, bo zawodnik może
dla pewnego zawodnika to może być zdrada, że hej, mam tu swoich braci, z którym gram, jest trener, ale nagle organizacja decyduje, nawet trener nie musi tego robić, ale to jest zazwyczaj za decyzją trenera, że jest ławka i czujesz, jakby ktoś ci nóż w plecy wbił, nie? I potem, jak ci zdejmą z tej ławki, to już wcale nie chcesz z nimi może grać nawet, bo oni już to raz zrobili, czemu nie zrobił tego drugi, nie? Więc to jest taka kwestia, ale jeżeli chodzi o trenerów, no to ja mam na przykład takiego Mavera, który w Fireflex jest trenerem. I to jest taka osoba, ale jeżeli chodzi o Lola, no to mamy Zeturala, na przykład CS, Kuben. Więc faktycznie nasza agencja w tych coachów inwestuje. Tylko jest taki problem, jak rozpoznać dobrego coacha? No bo czasami może być tak, że właśnie praca agenta polega na tym, żeby wyciągnąć kogoś, kto w ogóle jakby kogo... To nie jest interesujący dla drugiego agenta, a ma naprawdę zajebiście wielką wartość, nie? I teraz tak, jest coach, który nawet nie ma doświadczenia. Może ma doświadczenie, ale z PUBG, okej. Jest trochę starszy? Spoko. To w sumie, ale nikogo nie coachował i w sumie to może być tylko cheerleaderką niż coachem, bo wielu takich coachów na scenie Valoranta jest. Nie coachuje, tylko jest zwykłą cheerleaderką. I kogo teraz opisywałem? W sensie... Ten coach jest dobry, ale opisywałem na początku NBS-a, tak? Gość jest z PUBG. Kto by się spodziewał, że on w ogóle jakąś dobrą drużynę będzie coachował? No tego nie możesz przewidzieć. W graczu widzisz jego zachowanie na serwerze, widzisz jakie robi ruchy, widzisz jaki ma przede wszystkim mental, ale okej, okay, z coachem możesz pogadać, zobaczyć jaką ma wizję na drużynę, ale no tutaj wszystko się rozbija o to, czy faktycznie potrafi ją coachować i ty jako agent nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Jesteś to w stanie zauważyć dopiero w momencie, gdy ta drużyna będzie dobrze grała. Takie jest moje zdanie na ten temat. Mhm. Dlatego inwestowanie w trenerów jest ciężką sprawą. Nie ma wielu, dlatego głównie inwestuje się w zawodnika niż w trenera, bo jest łatwiej. Czaję. A jaki taki jest najważniejszy czynnik, który według ciebie pozwala graczowi już wejść w tą EU scenę, tak? Bo mówiłeś, że jednak niektórzy nie są gotowi, więc na przykład śledzisz sobie gracza już tam parę miesięcy i nagle coś tak pstryka, nie? I tu mówisz, o, on jest teraz gotowy. I co to jest ten czynnik? To z ciebie. To jest ciężkie pytanie, bo wiecie, przede wszystkim Valorant jest mega złożoną grą i patrząc na tych moich graczy, to tak w sumie nie jest. Ja nie obserwuję gracza przez 7 miesięcy, bo już wtedy jest za późno, żeby go podpisać. Prawdopodobnie ktoś inny go zauważy, więc... Jaki może być taki przykład w sumie takiego gracza, który zrobił... No Buddy G! Przecież Buddy G z Balisty, okej, okay, pokazał się świetnie, tylko to też były trochę inne czasy, ale pokazał się świetnie. Ale potem, to co było dalej, no to... Totalnie susza, nie? Ciężko znaleźć jakiś dobry team, jakąś dobrą organizację. Ale w takim momencie, na przykład to jest przykład gracza, że to jak on podchodzi do gry, to co on do mnie mówi, to ma dla mnie największe znaczenie, bo ja wierzę, że on chce to zrobić. Ostatnio gadałem z takim gościem, który na start mówi mi, że czuje taką pompę do sezonu, chce tak nakurwiać, mówi, jestem gotowy na tier 1. On nie musi mówić mi prawdy, ale widzę jego mental, nie? Widzę mental siebie, po prostu, nie? Sportowca. To jest jedna kwestia, potem często są takie u gracza, który jeszcze nie jest najlepszy, nie jest jeszcze graczem, który jest gotowy na Europę, ale są małe kwestie w samej grze, jakie decyzje przede wszystkim podejmuje, kolokwialnie mówiąc, czy jest mądrym graczem na serwerze. Jeżeli ma jakieś pomyłki, okej, okay, w porządku, to przecież da się łatwo wyeliminować, nie? Czemu nie? Spróbuję, więc zazwyczaj ten okres nie trwa 7 miesięcy, to jest sezon, to jest tak naprawdę sezon, bo właśnie teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie skautujemy graczy i patrzymy, kto jest do wzięcia i jeżeli w końcu podejmiemy decyzję, no to let's go, musimy z nią żyć, musimy wspierać naszego gracza z całych sił, bo przede wszystkim w niego wierzymy, to jest ta kwestia. Jeżeli agent nie wierzy w swojego gracza, no to koniec, po co go brać, nie ma żadnego sensu. I też w ogóle ta cała współpraca opiera się na zaufaniu agent-gracz, nie? Więc czasami są gracze, którzy są zajebiści, ale oni mogą się przemóc, żeby współpracować z agentem. Nie czujecie tego samego, nie? Więc to jest też taka kwestia, że okej, okay, jest fajny gracz, ale na przykład ja go nie jestem w stanie podpisać, bo jakaś inna agencja
ma trochę inny styl i tej agencji ten styl się bardziej podoba. Temu graczowi ten styl się bardziej podoba. No. Cześć. No, tutaj Lufa mówi, że i tak już wszystkie more talenty ma Darkosek w swoich chłopach i to się zgadza jakby generalnie. Więc zastanówcie się, kto ma więcej kasy na posmarowanie. Trzeba becelować Darkosek. Adrianowi i tyle, no. Dobra, panowie, bo trochę tak weszliśmy w taką dyskusję, która oczywiście jakby była ciekawa, ale bardzo mocno... za mało dymów, więc musimy troszeczkę poddymić w takim układzie tutaj. To ja mam chyba pytania dymogenne. I mam nadzieję, że nie będzie odpowiedzi i że wasza odpowiedź nie będzie brzmiała pomidor, bardzo na to liczę. Nie może tak powiedzieć, tak ustalmy. Bo dobra. No bo trochę tych zawodników macie w fabryce i w Pro Players i co za tym idzie, mieliście do czynienia z pewnie prawdopodobnie każdą polską organizacją i jakbyście mogli powiedzieć, z jaką organizacją odradzilibyście graczom, żeby nie wchodzili nigdy z nią w współpracę, bo odpierdalają środę. Dobra, i co za tym jeszcze idzie, dlaczego? Ja myślę, że nie trzeba dużo szukać, żeby znaleźć wszystkie rzeczy, które się tam odpierdzielają. W sensie nie. W sensie naprawdę w życiu. Nie. Nigdy. Czemu? No bo jakby nie widzę sensu. Jakby w ogóle dla mnie absurdalne jest, że ta organizacja czegoś istnieje. Jakby ja na tym etapie już naprawdę nie wiem. Wszystko, jakby tam wszystko się wydarzyło już po drodze i oni dalej człapią. Dalej trwafią i dalej, nie wiem, żenada. W sensie, no. A mógłbyś przytoczyć jakąś najbardziej pojebaną akcję związaną z IHG? W sensie taką, że jebie gównem, że nie da się wytrzymać. No jak zapierdalałem do Warszawy, żeby się spotkać z osobą odpowiedzialną za dywizje wszystkie tak naprawdę w tej organizacji. Czyli i półtorej godziny. I półtorej godziny czekałem w spocie, żeby się pojawiła w ogóle. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że w sumie nie ma kasy. I się okazało, że tej kasy aż tak bardzo nie ma, żeby potem się musimy po sądach gonić, żeby zawodnikom resztę kasy płacili, nie? Więc. O. Generalnie, to nie, pytanie nie powinno być, komu z polskiej sceny nie warto ufać, to bardziej powinno być w drugą stronę. Komu ufać? Komu ufać, bo tu znacznie krótsza lista będzie. Jakby no. Nie, generalnie to w ogóle to jest rzecz, która mnie wkurwia już od dłuższego czasu, to co się dzieje, jeżeli chodzi o polską scenę. Także już wszyscy się pogodzili z tym, że my jesteśmy w dupie, nie? Wszyscy pogodzili tak, no my jesteśmy rozwojem po to, żeby tutaj młodych zawodników wychować i jak najszybciej, żeby uciekli, nie? I nawet nikt nie próbuje nic z tym robić. Wszyscy już wyłożyli na to ten, generalnie. Ciekawe było tylko wywiad czekaj, Krystian, bo o co mi chodzi? Ja to rozwinę, bo to jest chore, że nawet... I tu mówię, nie ujmując w żaden sposób CFA i tak dalej, ale ty i grupka chłopaków tak naprawdę jest w stanie zrobić zajebiste 4 lany, tak? A mistrzostwa Polski ESL są online. Jakby... Czy ta firma nie została chwilę temu wykupiona przez za gruby pitos przez pewne fundusze? Jakby... Nie wiem, jakby to jest dla mnie tak dziwne, co się tutaj dzieje, nie tylko w Valorancie, bo jakby to, jak opluta została scena Valoranta przez polskie organizacje, to jest zupełnie już dalej do tego temat, tak naprawdę poza Anonymo i Angentium i co, i Balistą wcześniej, tak? To wszyscy mają tą scenę gdzieś, jakby o Pakcie to w ogóle nie wspomnę, bo to do tego samego wora można wrzucić, co Illumina, szczerze powiedziawszy. Tak. I no generalnie to jakby wiadomo, nie chodzi mi o to, żeby każdy tutaj odpalał gradorskie kontrakty i walczył o największe budżety, tak? Ale no, cokolwiek się zainteresować w ogóle. Rozumiem frustrację, też ją podzielam, ale no to musimy to elaborat tutaj potrzebny jest w takim razie, no bo zostało rzucone pakt, weter i co z tym paktem w takim razie? No pakt też nie płaci pieniędzy swoim graczom na przykład, nie? Więc to jest kolejna organizacja, która siedzi sobie,
i wegetuje tak naprawdę. Nie patrząc pieniędzy i, no, swoim graczom. Ale czekajcie, bo pakt... Dawno dywizji... już nie mają dywizji, prawda? Rok? Dawno. No? Połącz fakty. Najbardziej popierdzielone, jak już mówimy o tego typu organizacjach, to wróćmy do Illuminar, gdzie to są osoby tak odklejone, bo przepraszam, ale nie ma tu innego określenia, są osoby tak odklejone, że one potrafią w sytuacji, w której jest sprawa w sądzie przeciwko nim od zawodników, których oszukali na kasę, pisać do zawodników, którzy grają na tym samym PS-ie co oni, czy by nie chcieli do nich dołączyć. Już to jest... Ja nie wiem. Jakby... To jest straszne, co się tutaj dzieje i naprawdę załamany jestem tym i potem generalnie jakby mówię, jakby to jest chore, że polskie organizacje jakby z tej perspektywy naprawdę mimo tego, że wiadomo, że te organizacje, które były, okej, okay, były krótko, takie jak, nie wiem, Balista była krótko, Angentium było krótko, Anonymo tak naprawdę jest jedyną sensowną polską organizacją, która w Valorancie siedzi, tak? Wiadomo, to nie są budżety takie jak w CS-ie, no bo oglądalność jest na zupełnie innym poziomie. Ale tak, to jakieś takie podrygi były od reszty i tak naprawdę zawodnicy dalej kasy nie dostali, tylko... To nie rozumiem. Tak, jakby no. to jest autentyczne żerowanie na graczach, na młodych osobach, które przede wszystkim już i tak wchodzą w kompromisy, żeby przede wszystkim spełniać swoje pasje i żeby rozwijać polski e-sport. I to jest obrzydliwe, że dalej coś takiego się dzieje, że organizacje są w stanie nie płacić graczom należytego wynagrodzenia, które zostało podpisane przez jedną i drugą stronę, kontrakt. I wiecie, i do, moim zdaniem to jest taki rak, który na tej polskiej scenie sobie jest, nie? Przerzutów na szczęście nie ma, ale na szczęście jest to, że są młode osoby, które potrafią coś zrobić praktycznie z niczego, na przykład zrobić lany, takie jak B-Champion, zrobić ogólnie cokolwiek, co ma jakiś sens, co ma jakieś nogi i przede wszystkim nie skamuje ludzi, którzy żyją z tej pasji, którzy chcą po prostu wspierać to wszystko. Więc młodzi ludzie, obudźcie się, bo jest robota do zrobienia. Ładne. Ale w ogóle ciekawego wywiadu słuchałem ostatnio. To była Supergatka, wydaje się, że jakiś inny tego typu program. Nie, to u Ryana było. Z właścicielem Eski, z panem Apartą. Swoją drogą, no, nie miałem okazji poznać osobiście, ale wydaje się mega, mega, mega spoko człowiekiem. I on ciekawą tezę poruszył, że zainteresowanie w Polsce, które byłoby wokół e-sportu, się przeniosło na fame MMA. I generalnie to są te same osoby, no w końcu no, były właściciel Pride'u, odpowiada po części za fame MMA. I tak naprawdę, nie wiem, ci wszyscy influencerzy, którzy takiej Francji i robiliby sobie organizację sportową, to w Polsce idą się bić po mordach do tego. No jakby nie mam nic do sportu, tak? Bo sam miałem swoje przygody, tylko, że to jiu-jitsu, czy to ten, ale no... Tylko czy tutaj nie ma takiej sytuacji, gdzie na przykład, nie wiem, no Nitro, który próbował z pompą, wydarzyło się, co się wydarzyło, czy takie akcje jakby też nie zniechęcają tych influencerów do właśnie inwestowania w e-sport? No. Moim zdaniem to tylko i wyłącznie zły management, a co ciekawe ogólnie zły management uważam, że jest uniwersalny w świecie sportu, ale w Polsce wydaje mi się, że organizacje nie potrafiły sprzedać tego, co mają. Które się tam odpierdzielają. W sensie, Ago jest dobrym przykładem, bo potrafiło to zrobić, ale ogólnie nie znam całej historii Ago, ale Ago potrafiło sprzedać to, co miało w swoich rękach, dlatego tak długo... I w sumie dalej jest największą organizacją w Polsce na ten moment. Ale prawdopodobnie były jakieś misstepy, gdzie potencjalnie mogą trochę zejść niżej niż ta najlepsza.
No, ale na pewno... No tak, ale Zago, no to tak potrafili sprzedać, że otworzyli build-out i co jakiś czas robią cup, gdzie tylko świecą logówkami i wrzucają chujowe posty, przynajmniej z mojej perspektywy. Tak. Dobra, ale to jest... Kurwa, to jest pierwiastkiem X, tak? Sorry, ale no, dobra, ja nie nienawidzę nagonki na build-out, nie? Jakby tej całej akcji z tym tą całą nagonką, jakby... To jest, wiadomo, jakby... To, że promocja na główny, tak, i to, że jakby gdzieś powiedzmy te taktyki może nie są najbardziej czyste, tak, ale no to już w ogóle byśmy jakby wszyscy tutaj musieli, że tak powiem, lepiej podwiecie kolejny ten, ale sorry, jakby pomyślcie, ile Bilout wypłaciło kasy semi-pro z Polski, tak, przez ostatni rok, tak, ile oni zrobili w tym czasie, mówię, a największy organizator turniejów e-sportowych zrobił pierwiastek X, tak? Jakby do... Tak, ale jak żebyś mnie dobrze zrozumiał, Stachu, ja nie mówię tutaj, w sensie nie podczepiam się pod nadgonkę na build-out, tylko bardziej mi chodzi o to, że jeżeli robisz coś tyle czasu, to fajnie jakby to trzymało jakoś, w sensie tam się nic nie zmienia, tam jest cały czas to samo, w sensie masz studio, które ładnie wygląda, turniej i jakby... Wszystko jest robione na jedno kopyto i mówię tutaj czy o transmisjach, które wszystkie wyglądają tak samo i ja czasem tam wchodzę i kurwa nie wiem, czy oglądam turniej Fortnite'a, czy turniej Valoranta, a i na przykład publikacje na kanałach social mediowych, nie, że wszystko jest na jedno kopyto. To jest scena semi-pro, zobacz sobie jak wygląda druga Ultraliga, zobacz sobie jak wyglądała wcześniej Liga Grimor, tak jakby... Oni się nie pchali po to, żeby robić największe turnieje, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o, nie wiem, Projekt B Champions, to w ogóle otworzono na zupełnie inny poziom, tak? Oni się nigdy nie pchali w to, żeby być ten, tylko oni generalnie, oni chcieli zagospodarować sobie rynek, że tak powiem, w scenie semi-pro i szczerze robili dobrą robotę z tym, a to, że jakby my tutaj, nie wiem, jakby trochę to jest, nie wiem, raczej, dziwne. Ja jeszcze powiem, jeżeli chodzi o sam build-out, to nie ma znaczenia teraz. To jest irrelevant, bo build-out to jest po prostu twórca turniejów, który można powiedzieć, że swój plan biznesowy ma taki, że jest billboardem, który przyjmuje sponsorów. Dzięki temu, że mają tych sponsorów, że ludzie oglądają te transmisje, oni mogą dawać pieniądze na naszym semi-pro, żeby mogli sobie kupić myszkę. Okej, okay, whatever. Ale chodzi o to, że AGO kiedyś to była największa z taką pompą organizacja sportowa, w której każdy chciał być. I to jest fakt, bo lepszej tak. Nie było. I oni potrafili to sprzedać. I teraz tak. Jakie współprace podejmowali i co te współprace wymagały od osób, od graczy, co ci gracze musieli wstawiać? Okej, okay, to było słabe, bo wstawianie na przykład, że je się orbita kilkanaście razy w tygodniu nie jest najlepsze, nie jest to najbardziej kreatywne, ale to też już jest jakby pokłosie starego AGO. Tak dlatego mówię, że czasami ten management, czasami te... decyzje, które zostały podjęte wcześniej, mają ogromny skutek na to, jak wygląda scena, ale my już na ten moment minęliśmy te złote czasy e-sportu w Polsce, bo nie ma tego złotego AGO i na razie nikt nie może się przebić, ale są próby. Próbą była Balista. Niestety brak sponsorów, co jest wiadome dlaczego, nie mieli zasięgów, nie, im się to nie opłacało, ale są takie organizacje jak Angentium, które teraz już powoli wchodzą po tych schodkach i potencjalnie mogą zapewnić naszym polskim graczom fajne warunki, które kiedyś potrafiło zapewnić AGO i dalej potrafią zapewnić, tylko akurat nie w tej sferze Valoranta. No, generalnie jakby AGO też jest tyle problematycznym case'em, że AGO było bardzo mocno, jakby AGO poszło modelem stricte z klubu sportowego. Nie? Oni wzięli to, co działało w Legii i chcieli zrobić to samo we sporcie, a sport troszkę inaczej funkcjonuje po prostu. Nie? Jakby AGO się stało nudne. I przez to, że AGO się stało nudne, to też no, teraz nie mają takich budżetów, jakby chcieli mieć, no przez co AGO traci kasę rok do roku. Nie, nie wiem, nie opublikowali jeszcze prowadzenia finansowego za 2021 rok, ale tak, to jest strata rok do roku. Coraz mniejsza jest progres, ale no w kontekście jakby przychodów, które generują w kontekście innych organizacji e-sportowych. Pale. I sam gdzieś. No tak, tak. Tutaj Staszek dobrze powiedział, że AGO stało się nudne właśnie przez sport. Ale nawet z perspektywy. Bo to, i to są dane ze sprawozdań finansowych, tak? AGO w 2020 roku miało 4 bańki przychodu. To ja myślę, że kolejna organizacja e-sportowa, jakby Devilsi opublikowali sprawozdanie finansowe na 2019 rok. Mieli bańkę 200 bodajże przychodu, tak?
No to jakby jest przepaść, jeżeli chodzi o inne organizacje, a tak to jakby... AGO to jest jedyna organizacja, która była w stanie sprzedać to, co miało, a się stało po prostu trochę nudne, tak? A cała reszta, no to była pompa, która była finansowana tylko i wyłącznie przez to, że po prostu Nitro i samą po prostu to sponsorowali, tak? I ze swojej kieszeni wykładali. I okej, okay, zostali usunięci z ekosystemu. Według mnie, kurczę, no tak... Z jednej strony, bo to jest też ten temat, który był w Hyde Parku, tak? Ale generalnie to jakby... Oni zostali usunięci, Nitro został usunięty, bo to, co on prezentował sobą na transmisjach, nie pasowało Riotowi do produktu, który chcieli tworzyć, nie? I szczerze powiedziawszy, no trudno się z nimi nie zgodzić, nie? Jakby generalnie mamy w Polsce kulturę, może nie pato influencerów, bo nie chciałbym tylko samego Bora wrzucać, ale do influencerów, którzy są wulgarni, którzy... Robią różne głupie rzeczy, które się klikają i ludzie się tym cieszą w Polsce, ale czy my mamy jakiegoś dużego family friendly content creatora czy streamera? Mamy z Fortnite'a. Fortnite'a. Kogo? Nie wiem, Jacob na przykład. Okej, chłopaki z Become Legends, okej. To jest dobry przykład. Okay. Oni też po angielsku tworzą content i po angielsku trudny jest bluzgać. Właśnie, ale też chcę powiedzieć do tego tematu, że... Problem po... W sumie nie było innych gier, nieważne, ale teraz jakby się chciał stworzyć organizację, odradzam wchodzenie w CS-a, bo CS zżera pieniądze i to poważnie zżera pieniądze. Uważam, że jeżeli... Każdy e-sport zżera pieniądze, no ja pierdolę, ale... tak jak można gadać, no. Wiesz, jakby, Gero, no to jest jakby w przypadku polskich organizacji, które nie mają modelu na zarabianie pieniędzy, tylko... walą takie same marketingowe gówno w kółko i w kółko, bez żadnego kurwa pomysłu na siebie, bez żadnego kreatywnego podejścia, bez żadnej strategii biznesowej poza tym, żeby przepierdolić 40 tysięcy od sponsora kurwa w 3 miesiące na przepłaconych zawodników i tak dalej. No to o czym my kurwa gadamy? No każdy e-sport to jest przepłacanie w tym momencie, no. Każdy e-sport to jest palenie pieniędzy. Dobrze, w Polsce. Ale w ogóle nie o to chodzi, bo mówimy o tym, jeżeli chcesz zbudować organizację, która będzie istniała, bo jeżeli nie chcesz jej zbudować, to możesz przepłacać graczy CS-a, zamiast zainwestować graczy Fortnite'a, którzy będą ci content creatorami. No ale to o tym ci mówię, że jakby... To jest to, do czego... Jakby to jest jedno. Jakby można rzucić takie stwierdzenie, odradza się inwestowanie w CS i tak dalej, a prawda jest taka, że zainwestować w CS-a można by dobrze, gdyby się miało na to pomysł i gdyby się wymagało od zawodników więcej niż tego, żeby grali i dostali w pizdę w 1/16 zamkniętych kwalifikacji i potem dali wywiad na Cybersport, że kurczę, szkoda w chuj, ale no próbowaliśmy, nie? Wrócimy silniejsi. Jakby... Podsumował, wjebałem 100 koła, nic nie powiem tak, generalnie to co właśnie teraz Gerard powiedział, to wydaje mi się, że to jest tutaj clue, jakby... I to co też, to jest też to, co ty, Chrisan, do czego nawoływałeś parę tygodni temu na Twitterze, tak? Jakby organizacje, które działają tak, jak to działało, nie wiem, tak jak Optic było budowane, tak? No, bo zupełnie inny rynek i tak dalej, ale tak jak teraz jest Become Legends budowane, tak? Oni to są w Polsce funkcjonują, no nie jest polska organizacja, bo to jest norweska też organizacja, ale to jest organizacja, która funkcjonuje w Polsce, ma w Polsce siedzibę i z Polski funkcjonuje. Ale wszyscy zawodnicy tam robią content, wszyscy zawodnicy tam udzielają się w social mediach, dają się je poznać, przez to zainteresowanie nimi jest diametralnie inne. Tak? I teraz w sytuacji, w której jakby Pompa jest dobrym tego przykładem, bo Pompa to też robiła dobrze, tam byli zawodnicy, którzy streamowali, oni wpadali do Nitra na streamy i tak dalej, tylko przez to, że no, Nitro ma wizerunek jaki ma, który działa dla niego biznesowo, no bo powiedzmy sobie, że to jest jego biznes, tak? To nie działa dla niego z perspektywy e-sportu, bo to, że jakby on ma swoją grupę fanów, którym taki kontent się podoba, ja się też czasami sobie obejrzę jego filmiki i się pośmieję, bo no, zabawne, jakby odkąd praktycznie pamiętam, kojarzę Nitra jako taką jedną z takich osób, która zawsze miała fajne, zgryźliwe poczucie humoru, tak? I fajnie było się pośmiać do tych filmików, tak? Ale i kto, osobiście nic do nich nie mam. Kto? Bo nie usłyszałem ksywki. Nitro, nie ale nie tak. Valorantowy, tylko tak, Nitro z Pompy. Rozumiem. No, więc generalnie ja osobiście do niego nic nie mam, wręcz uważam, że jest jakby... Uj, szkoda, że go nie ma we sporcie, ale no...
Są e-sporty, gdzie można sobie na wiele rzeczy pozwalać, tak jak CS, gdzie developer ma to wszystko w pompie. A są e-sporty takie jak wszystkie e-sporty Riotu, gdzie trzeba po prostu się zachowywać i nie można robić maniany. Tak? I dlatego, szczerze powiedziawszy, myślę, że Beacon Legends ma fajne podejście, że oni po prostu po angielsku Polakom każą gadać. Trudno wtedy jest aż tak bardzo bluzgać i głupoty wygadywać, tylko wtedy jest to, ma to więcej sensu, no, więc... I ja mam jeszcze takie pytanie, bo nie siedzę w CS-ie, ale gdzie jest łatwiej znaleźć drużynę, która coś wygra za 1500 zł? W CS-ie czy w Valorancie? W CS-ie. Teraz? Ja nie wiem, ile dostają chłopaki w Illuminar w CS-ie, ale właśnie zdobyli Mistrzostwo Polski. No, a byli w sumie drużyną, która... Znaczy, wątpię też, że oni... Zależy też, co, jak kategoryzujesz coś wygrać, nie? W sensie, co jest dla ciebie no, coś wygrać. Załóżmy, nie wiem, w Valorancie wygrać East Search. Ja myślę, że jest jedna... myślę, że jest jedna albo dwie drużyny w iście, które zarabiają na tym poziomie albo poniżej. Co CS-owcy? Tak. Nie, w sensie mówię, że 1500 zł miesięcznie na zawodnika w iście to jest teraz top, jakby bottom dwie drużyny teraz, nie? Tak, teraz już tak, a w poprzednim sezonie top. Tak, poprzednim no to top 1, tak, to więc... No. Czyli Valonemo zarabiali 1500 zł, okej. No a w CS-ie to jest możliwe, żeby zgarnąć taką drużynę, czy nie? Za 1500 zł? To są zarobki rzędu takiego PGE Tourów. Są zarobki rzędu tego typu ekip. Nie wiem, jak teraz to wygląda, to są dla nas dość dana temu, może coś się zmieniło, ale to są drużyny, które grają w PLE, w Mistrzostwach Polski tak, i no. Szkoda, że polskie firmy są bardzo zamknięte na większy brud i przekleństwo. Wenaj orgi jadą cały czas ostrym językiem w Polsce i nikt nie ma problemu z tym. Po angielsku przekleństwa to jest co innego, tak? Jakby tu nie ma jebania komuś matki, tak? I tak dalej, tylko to jest po prostu jakby... No. Wiesz, polski język jest... Jakby wulgaryzmy po polsku są tak mocno... Są tak mocne, jakby po angielsku wszystko... Jakbyś bezpośrednio przetłumaczył wulgaryzm na angielski, to one są lepiej odbierane. Tak więc to nie jest kwestia firm, które się tego brzydzą, tylko po prostu mamy taki język, w którym te wulgaryzmy są znacznie... No. Mi się też wydaje, Snowy, że ciężko jest to tak porównać, bo jakby trzeba by było zrobić zestawienie tych turniej na zasadzie, jaka jest ranga tych turniej, no nie? No bo tutaj masz taki system, że masz, załóżmy przy Surge'u, no to masz East United, potem masz Surge'a, no i potem masz jakby te finały, które i jakby gdzie byś się ustawił, wiesz, turnieje CS-a jakby według takiej kategoryzacji, nie? Co jest czym, więc wydaje mi się, że ciężko jest jakby to porównać. Czy na przykład taki Surge, czy tam w ogóle po prostu drużyna FLR-u to jest na przykład, nie wiem, zakwalifikowanie się na Dreamhacka? No nie sądzę, ciężko to jest jakby tak jeden do jednego, wiesz, zestawić, nie? Jasne. Nie, po prostu chodzi mi o to, że inwestowanie w Valoranta ma większy potencjał niż inwestowanie w CS-a, bo w Valorancie teoretycznie możesz wydać mniejsze pieniądze i uzyskać podobny efekt. Bądź nawet lepszy niż w CS-ie. Nie wiem, czy się zgodzicie. Nie, ja się nie do końca zgodzę z tego względu, że Valorant to jest po prostu wciąż młoda gra. Wciąż w ogóle wiele firm nie jest świadomych jakby potencjalnego placementu w tej grze, a jakby te pieniądze na te drużyny się biorą z budżetów marketingowych firm i po prostu jeżeli firma może zainwestować w CS-a, którego zna na przykład od 10 lat, bo już kiedyś w to pakowała siano, to powie, no dobra, damy wam tam 10 tysięcy miesięcznie, a jak powiesz jej, że ej, dacie nam na Valorant, to oni powiedzą na co kurwa i tak to będzie wyglądać. Z drugiej strony, to jest problem. Z drugiej strony jak rozmawiasz z markami, które nie były jeszcze we sporcie, które nie znają we sportu i mówisz o CS-ie i o Valorancie, bo z CS-em jest nigdy kurwa w życiu, nie będziemy przy grze, gdzie są terroryści, bomby i tak dalej, zwłaszcza w sporcie, gdzie mamy wojnę. A Valorant jest taki, no okej, trochę jest to odstrzelone, ale nie wykluczamy, nie? No przede wszystkim jakby też do firm przemawia to, że Valorant jest na pewno grą tego pokolenia Gen Z, tak? A teraz mocno się w ten target celuje, jak w wielu firmach, które zwłaszcza gdzieś tam operują w
sektorach rozrywkowych, czy odzieżowych, czy gastronomicznych i tak dalej. Więc jakby no to jest ta przewaga, ale jakby to nie zmienia faktu, że wciąż no, dużo więcej pieniędzy nadal będzie pompowanych w CS-a jeszcze przez przynajmniej kilka lat, nie? Przez firmę. Znaczy, ja kiedyś... Jest taka stronka, eSports Earnings. Myślę, że każdy tutaj ją zna. Ją podrzucę dla tych, którzy nie znają na czacie. Nie wiem, czy mogę. O, zeszło. Jak sobie wejdziecie w zakładkę Games i odpalicie sobie w jednej karcie CS-a, a w drugiej stronie Valoranta, i wejdziecie w sortowanie, wejdziecie w Browse Events. Tak, czyli to podrzucę jeszcze raz. To jest raz. Valorant. A tutaj dwa. To jest CS. Teraz mnie stymautuje pewnie, ale nie. I teraz tak. Valorant, jeżeli chodzi o ogólną pulę nagród w Valorancie w zeszłym roku, to jest 6,5 bańki dolarów, tak? Teraz, żeby dojść, a w CS-ie za 2021 rok to jest 23,3 miliona dolarów w tym etapie, w tym roku, w zeszłym roku. I teraz jak sobie zjedziemy daleko, daleko w dół, to mamy, to żeby dojść do okolic kwot, jakie są teraz w Valorancie, musimy się cofnąć w CS-ie aż do 2015 roku. Wtedy było 7 baniek w puli nagród. Wiadomo, to nie jest tak miarodajne, bo to jest tylko i wyłącznie pula nagród, ale no jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi o Valoranta, tak? I to nie powinno nikogo dziwić, że jeżeli chodzi o same liczby, to jesteśmy w tyle. Problem jest taki, że CS był olany i e-sport w CS-ie był olany przez wiele norek, przez co w CS-ie już tak naprawdę marzenia o kolejnej złotej piątce to już można dawno schować, bo jak ktokolwiek się sensownie pokaże, to pójdzie do akademii drużyny z tego, która jest partnerem jakiejś Proliga czy Blasta, czy czegokolwiek i tam będzie sobie, że tak powiem, pracował, a wejdzie do głównego składu, tak? Nie będzie w CS-ie takiej polskiej piątki, albo musiał tam, by naprawdę ktoś wysypał górę sosu i pościągać tych zawodników właśnie, którzy już grają za granicę. W Valorancie my nie jesteśmy tak daleko. W Valorancie my mogliśmy mieć teraz drużynę w VCT, tak? Mhm. Niewiele zabrakło, tak? Mieliśmy Awarię i Anonymo, które walczyły o to, żeby dojść do tego turnieju promocyjnego i szkoda, że tylko jedna z tych drużyn mogła się dostać. Bo się śmialiśmy, jak tam wypadła jedna z drużyn. I się śmialiśmy, że może będzie na przykład turniej z wszystkich drużyn, które miały drugie miejsce w ligach regionalnych, żeby jeszcze żeby tego spota wypełnić, tak? I może byśmy wtedy mieli dwie drużyny w VCT Promotion, tak? Więc jakby byliśmy bardzo, bardzo blisko. Nie odstajemy tak teraz jeszcze, ale jeżeli dalej będzie taka segregacja, jeżeli chodzi o te ligi, to będzie bardzo podobnie. I plusem jest to, że mamy dużo zawodników za granicą, którzy już tam, że tak powiem, podbijają czy to Hiszpanię, czy to Francję, tak, czy to Polarisa i to się powoli dzieje, to się rozwija. Ale jeżeli teraz nie będzie sensownego podejścia do Valoranta, no to się możemy obudzić za parę lat znowu w sytuacji, gdzie mamy pojedyncze jednostki za granicą, którzy walczą o najwyższe pozycje, a polska scena będzie leżała, więc to teraz jest czas, żeby organizacje nie oszukiwały graczy i nie żebyśmy nie musieli się z nimi ścigać po sądach, tylko żeby faktycznie tyle, na ile mogą sobie pozwolić, tak, ale sensownie rozplanowały, w ogóle pomyślały o tym, żeby w tą grę wejść, bo w przeciwnym razie no, będzie za późno. I mega szanuję to, co robi Anonymo teraz, które okej, nie ma budżetów europejskich, tak, i nie stać ich było, żeby utrzymać poprzedni skład i każdy się rozszedł swoją stronę, ale oni dalej w tym siedzą i dalej się rozwijają i zajebistą robotę robią, tak, i nie ma innych organizacji, które tak do tego podchodzą. Mam nadzieję, że to się zmieni i będę robił wszystko, żeby to się zmieniło, ale no, na ten moment, no mówię, no brytyjska organizacja i serbska organizacja muszą tutaj wchodzić, żebyśmy nie mieli znowu mixów, od drużyn bez organizacji w lidze, nie? No, to świadczy o tym poziomie tej ligi. No nie, no jakby tutaj się zgadza, że jakby to generalnie cały format jakby e-sportu, ten również, który będzie w nowym roku, to jest coś, co jest obarczone, umówmy się, pewnym ryzykiem, nazwijmy to może w ten sposób, jakby na takiej przestrzeni. Panowie, słuchajcie, dobijamy do brzegu powoli, ale zgodnie z sugestią, którą otrzymaliśmy od Kubika tydzień temu, troszeczkę... Istnika.
i Snika, podkręcamy troszeczkę sam format i jeszcze będziemy mieli taki mały segment szybkich strzałów do was troszeczkę to czy to. Poprowadzi Mauzy dzisiaj, bo on był odpowiedzialny za przygotowanie pytań, więc też do niego zażalenia w razie czego. Także możesz, Krystian, myślę, zaczynać, tylko wskaż, którego tutaj z naszych gości. Dobra, to jeszcze tak uzupełniając i wstępem, zrobimy sobie to czy to, to będą czyste strzały i zależy nam na tym, żebyście odpowiadali krótko, w sensie po prostu wybór i kolejne pytanie, bez rozwijania się. I kolejną rzecz, którą robimy praktycznie z każdym gościem, to pogadalibyśmy przez dosłownie, nie wiem, 5-10 minut o overrated i underrated graczach w waszych oczach. Ale zaczniemy od tego to czy to i ja bym zaczął od Snowego. Tutaj jakby te pytania są raczej bardzo podobne, a praktycznie takie same, z tym, że w dwóch czy trzech punktach są one bardziej dopasowane indywidualnie do was, więc jakby lecąc, pytań będzie 8 i zaczynamy ze Snowem, więc no przypominam, szybkie strzały. To tak, Starkso czy Zlik? Starkso. Surge czy LVP? LVP. Von Scooby Turbo czy Aika? Co? Von Scooby Turbo czy Aika? Aika niech będzie. Pro Players czy Fabryka Esportu? Pro Players. CS czy Valorant? Valorant. Komentatorka czy bycie agentem? Bycie agentem. Mecz w Valo z ziomkami czy randka z dziewczyną? Randka z dziewczyną. Łysina Snika czy Czupryna Mańka? Łysina Snika. Dobra, to teraz Stachu i jakby w tej samej formie. Snik czy Gruby? Gruby. Surge czy LVP? LVP. Von Scooby Turbo czy Aika? Aika. Pro Players czy Fabryka? Aika. Fabryka. Valorant czy CS? Valorant. Rozprawy sądowe czy przepychanki kontraktowe z organizacjami? Przepychanki kontraktowe z organizacjami. Mecz w Valo z ziomkami, czy randka z dziewczyną? Dziewczyna ogląda, więc powinienem powiedzieć, że randka z dziewczyną. Randka z dziewczyną na rankedzie z ziomkami. I ostatnie, Łysina Snika, czy idealnie docięta wyspa katu? Co? Łysina Snika, czy idealnie docięta wyspa katu? Nie wiem, jak docięta wyspa katu jest, ale definitywnie Łysina Snika. Dobrze. Wyspa katu jest niezła, wyspa katu jest dobra. No, to prawda akurat. No dobra, to możemy od razu jakby iść dalej i zmachnąć ten segmencik o underrated i overrated graczach. I może teraz po prostu od Stacha zaczniemy. Jakbyś mógł wskazać, mówimy o polskich zawodnikach, no nie? Jaki jest według ciebie najbardziej overrated, a jaki underrated gracz na scenie? No underrated to wydaje mi się, że już rozmawialiśmy o Adasiu. Ale mi się wydaje, że jest najbardziej underrated zawodnikiem na polskiej scenie. Overrated. No pomidora nie masz, wykorzystałeś już dzisiaj, więc... No ja wiem, tak myślę, nie? Czy kogoś można by tak określić? Szatuję wszystkie drużyny, ale tak naprawdę się zastanawiam mocno. A. No wiadomo, że nie powiem nikogo od nas, nie? Bo to trudno mi tak w ogóle było ten, ale. To dawaj, to by było najciekawsze. No dawaj, dawaj. No ale jakby nie wiem. Nie, no ciężko jest ogólnie. Ciężko. No kogo bym powiedział, że overrated, no to bym musiał powiedzieć, nie wiem, o. Ja bym mógł za granicę powiedzieć. Znaczy Polaku, który gra za granicą na przykład. No, nie no, może być. Ja powiem generalnie o Polaku grającym za granicą, który już teraz chyba nie jest tak overrated, ale przez chwilę był bardzo wyhypowany i osobiście bardzo go lubię, nawet miałem z nim okazję grać w tej drużynie. I to chyba Miki, bo ale to tak jakby to tak z mojej perspektywy patrząc, ale to raczej nie dlatego, że uważam, że jest jakiś strasznie overrated, tylko po prostu kogoś musiałem wybrać. A tak to, nie wiem, w sensie, no, tak bym powiedział, że Miki. Czyli ty po prostu nie chcesz nikomu przykrości robić i odpowiadasz politycznie? Nie, w sensie, no nie wiem. No, ok,
Okej, okay, ja zmienię moją odpowiedź. No dobra, nabijaj. Generalnie przez długi czas uważałem, że Buddy jest overrated. Przez długi czas uważałem, że jest overrated, ale to, co pokazał w FPX, zamknęło mi mordę. Generalnie uważałem, że Buddy był overrated, a teraz w takim razie. Czyli Buddy zamyka mordę hejterom. To mi od razu przypomina, że jakieś tam 30-40 minut temu Rafał Lublin napisał: Buddy wrócił do domu i Rad mu odpisał: dzięki za info. Mega mi się podobał ten segment czatowy, tylko tak chciałem powiedzieć. Podczepiając się do tego, co Stachu mówisz, to ja się pod to podpinałem. Ja miałem to samo, że myślałem, że Buddy jest mocno overrated. No ale to jak się pokazał w FPX, to też przyznaję, że no, zamknął mi mordy, nie? A w zasadzie jedną mordę. Tak, wiadomo, ty jakby, czy było overrated, to nie wiem. No w sensie ja wiadomo, nie czuję, żeby Nexa ktoś w sensie hype'ował. Nie wiem, czy był rated, ale był uważany za niezłego gracza, więc przez to można by powiedzieć, że zazdrościli był overrated. Się mu, tak? Ale nie, chodzi bardziej o to, o taką kategoryzację w tym overrated, że się dużo o nim mówiło, powiedzmy, a nie grał, a jak grał, no to w jakimś miksie. I to jakby z tego wynikało, nie? Ja myślę, że sam fakt, że zaraz po tym, jak przestał grać w Langentium, to przestał grać w Valoranta, dużo mówi o jego podejściu do gry i tyle. Mhm. No dobra, Asnovi? Okej, okay. Underrated to będzie Bolt w tym momencie, bo ja dalej wierzę, że Bolt będzie grał na takim poziomie, na jakim grał, gdy był tą jedną z najlepszych Sky w Europie. O kurwa, przepraszam, ale na czacie bomba się pojawiła. Dla tych, którzy będą oglądać wodę na YouTubie, to ja przeczytam. Imo mały ninja overrated, bo gość wleciał nago do pokoju w prime time i każdy o tym mówił, a teraz żadnych dymów. To jest fakt, więc underrated Bolt. Myślę, że znowu pokaże zajebisty power. A overrated? Ja bym powiedział, że Kamisek był overrated. Kiedy? No wtedy, gdy każdy o nim mówił, a nie mógł grać. No ale w sensie, to tak jakbyś powiedział, że nie wiem, że jakby ktoś o czwartoligowcu powiedział, że ten by się nadawał do drugiej ligi. No, czy to jest overrated? W sensie, te czasy, kiedy on nie mógł grać, tak jakbyś powiedział na początku gry, że nie wiem. Chociaż nie, no nie. Kiedy to było z Kamiskiem? Kamisek od pół roku może grać już normalnie. Ale Kamisek, ale większość tak dawno ludzi, nawet Starkso mówiła, że Kamisek będzie, zaraz będzie z nimi grał w tych organizacjach największych, a okazało się, że niestety to się nie stało. Ale to przecież jakby gość jest na samym początku swojej kariery, ty chłop. No dobra, no to... Bo masz 16,5 roku dosłownie. No dobra, okej, ale... Prosić istnieją, jego odpowiedzi się przypierdalają, żeby... Ale nie, ale przepraszam bardzo, no nie, ale kurwa, był overrated w momencie, gdy nie mógł grać, jeszcze nie miał 16 lat i to no jest dobra, fakt, no... Ale wtedy... Tak, hypowałeś tak Kamiska kiedyś, no tak. Jak sam skurwysyn, no tak. Dlatego mówię, że jest overrated, bo... Bo, no, co, no by, grać, ale więc... kurwa, to było pół roku temu. Teraz jest overrated? A, teraz? No to nie, no to teraz nie, no bo... No dobra, to czekaj, zaraz kogoś znajdę, kto teraz... Nie, no teraz nie, teraz nie, teraz nie, jak najbardziej. Kurwa, co nie mam. Jak 2 lata temu, Nitro, co ty gadasz? W ogóle. Przecież to... Jak Kamisek... Nie no, to jesteśmy trochę terp teraz nie fair, nie? Bo Stachu zmienił odpowiedź na Buddy'ego i Buddy nie jest teraz overrated. Okej, okay, no w sumie no tak. No to ale powiedziałem też Mickey Boy. Wydaje mi się, że... No kurwa, no dobra, to ja powiem, że Jotka overrated, kurwa, i Reto underrated. O, no i chuj, kończymy program. No nie wiem, kto jest overrated, no, w tym momencie. Nie ma gracza overrated, bo teraz jesteśmy w momencie, gdzie każdy udowadnia, czy... Tak, każdy jakby... Nie wiem, jakbyśmy teraz mieli dalej sytuację, że Awaria nam gra razem, to byśmy wtedy mogli powiedzieć, nie? Że ktoś tam, nie wiem, ktoś z tej spadł. A teraz wszyscy wyskoczyli za granicę i trudno teraz powiedzieć, zwłaszcza, że no co, Heretics mieli. Co dalej?
Nie, no wszyscy dobrze radzą nagle na chwilę, nie? To jest zły czas, żeby to pytać. Ja sam mówię, Mikiego wskazałem z braku innych odpowiedzi tak naprawdę, ale też nie powiedziałbym, że jest jakoś szczególnie overrated. Nie wiem, kogo by można... Nawet nie wiem, Snowy, tylko z moich zawodników. Kogo byś powiedział, że jest overrated? Czekaj. Bo jak chyba sam nie wiem, jakby... Nawet jakby ten, nie wiem, kogo by tutaj można... Muszę znaleźć, nie no. No ja pierdolę, Aimerita jest overrated, no chłop, kurwa, top 1 Radiant niby, a 9 level w CS-ie, no. A ty żartem odpowiadasz, widzisz? A my mamy odpowiadać na serio. O, widzisz to. No, następny raz trzeba przygotować listę zawodników, żeby było łatwiej. Właśnie, dobra, patrzę teraz. Nie no, dosłownie nie ma, nie ma overrated gracza, bo nie słyszę, żeby jakiś gracz, ktokolwiek, ktoś mówił, że on będzie najlepszy w tym sezonie, będzie na kurwa. Okej, Kanek? Może? Ale to... Tak jest gówniana odpowiedź, no. A Kamo? Kamo? Kamo na razie pokazuje, nie wiem w sumie jakim, nie oglądałem jego meczu wczorajszego, jakim poszło, nie, oni dzisiaj grają, co? Kamo też otwierał. Plus 8 miał, no, nie wiem. 21. Okej, okay, na niego jest mega hype, więc jak faktycznie teraz w tym sezonie obstra zbroje, to będzie można powiedzieć, że było overrated. No, ale w sumie bym powiedział, że Kamo był overrated w tym momencie, jak tak na kurwę i zrobili 7-0, bo teraz już nie jest overrated, bo przegrali w playoffach. Dwa to jest kompa organizacji. No, lufa. No dobra, ale no. To, chyba tyle, no. Nie, okej, okay, no to myślę, że byłoby dobre. No nie wiem, no jakby... Faktycznie widać było, że w tych playoffach tam, nie wiem, chyba Trema go trochę zjadła, nie? I mi się wydaje, że to, że jak dopóki były to, dopóki to były mecze jakby w stronie zasadniczym, to co mieli, a w playoffach tak już nie błyszczał. Więc okej, to faktycznie mógłby być dobry pik. No ale, nie, zobaczymy. Zły moment, bo dopiero się ligi zaczęły, nie? No to. Mamy to. No. Clonfire Jacina. A jakbyście mieli powiedzieć tak perspektywistycznie, na kogo by rzucić okiem w tym sezonie teraz, po tych transferach? Na kogo najbardziej zwracać uwagę? Ja bym powiedział, że na nowe Incognito, tak szczerze. Okej. Okay. Serio, to jest... Słyszałem, że dobrego coacha mają. W ogóle nie prosimy tego tematu. O, nie pogratulowaliśmy w ogóle. Nie, już tak. Co ty gadasz w ogóle? Nie, śmiechem, żartem. Incognito, moim zdaniem, tam ogólnie jako cała drużyna trzeba na nią na pewno zerkać. I kajak młody. Młodzi gracze są najfajniejsi. Młody kajak. Kereme też. Ostatnio dostałem taką fajną informację o Kereme, że Kereme niby stary wilk, niby stary wyjadacz, ale no, dostaje pochwały. Więc ogólnie myślę, że nie można skreślać tej drużyny w żaden sposób. Przydałoby się w końcu. Ja jestem osobiście mega podierany tym, co Snik pokaże w tym spicie, bo wreszcie nie musi zapierdalać do magazynu cały dzień. A no w sumie to prawda. To jest prawda. Ja jestem ciekawy, jak to zadziała, nie? Bo może na przykład zadziałać też negatywnie, nie? Że zmieni się, w sensie, może tak być, w sensie, że zmieni się jego tryb życia trochę i na przykład będzie przegrany, nie? O, ja Ocin teraz co dał. Ja myślę, że... To jest co? Przypominam, że Kamo na Anonymo na obu mapach otwierał, a w BO 3 plus 32, panowie. Jocin, ale ja nic nie mówiłem. Ja nie wiem, do czego to teraz jest też. Nie, bo gadaliśmy, ale w sumie... No bo gadaliśmy, że w playoffach to nie wiem, tak może pierdolę głupoty, to jest wysoce prawdopodobne nawet, ale no, wydawało mi się, że tak pamiętam, że w playoffach to nie siedziały bardzo, ale może faktycznie, może... Tak, ja od nim napisał, że to do tego, że mówiliśmy, że w playoffach słabo. No, więc generalnie uważam, że akurat Seba jest, jakby dogadał z nim cały czas i myślę, że tutaj jakby to jest ten moment, kiedy on będzie błyszczał, bo jestem w chuj zadowolony, jakby tak myślę, że z tego całego sezonu, jakby z tej całej oka transferowego, to jest największym wygranym. Znaczy, myślę, że on i Psycho, myślę, że to są takie dwóch zawodników, z których jestem, wiadomo, z wszystkich jestem zadowolony, tak? Ale z tej dwójki jestem najbardziej. Snik, bo po prostu, no to jest zadowolony bardziej. Jakby cieszę się mega, że Snik wreszcie może skupić się pełni na graniu i cieszę się mega z tego, jaki progres zrobił Psycho przez te pół roku.
bo to nie jest to tajemnicą, że Psycho no, nie chciał się pokazywać na bootcampach nigdzie, jakby nie czuł się z tym komfortowo, a teraz chłop siedzi na dwutygodniowym bootcampie z w ogóle z ludźmi, którzy nie umieją za bardzo po angielsku mówić i generalnie co by mieli, tak? Więc nagrywki robi. To ja bym powiedział, tak, tylko dużo, w sensie fajnie wygląda to i cieszy, że no w awarii był pewien moment taki, że trochę przystygł. No a poszedł do tego S1, grali mecz i świeża krew, nie? W sensie napierdalał jak zły. No ja jestem, ja mówię, tutaj jestem mega, mega zadowolony z tego, co tam się dzieje i jestem mega zadowolony, że on taki progres, nawet jako osoba zrobił już tam mniejszą serwer, ale generalnie po prostu jak się rozwinął jako no Staszek, przygotowywałaś jakoś Psycho do tego, no bo tak jak powiedziałaś, no nie chciał na bootcampy i tak dalej, ale próbowałaś jakoś temu zaradzić, w sensie przygotowywałaś go, tłumaczyłeś mu, bądź może po prostu przygotowywałaś go pod europejską drużynę? Czy to tak naturalnie wyszło? Że naturalnie to było, to jakby Psycho, jakby to myślę, że nie obrali się, jak powiem, że Psycho bardzo dużo przepracował z naszym psychologiem sportowym i generalnie zajebistą robotę zrobiła Ela. I Psycho bardzo dużo pracował nad tym, jakby to było dużo wychodzenia ze strefy komfortu i jakby nawet pierwsze te lany, czy ten, to wszystko jakby, no ja może Psycho mówię to i uważam, że jestem upierdliwy i nachalny, ale bardzo starałem się go trochę z tego komfortu wyciągać, żeby ten, ale to jakby nie chcę sobie tutaj żadnej przypisywać zasługi, to on zrobił zajebistą robotę i szczerze powiedziawszy, że jestem po prostu z niego dumny, że gdzieś te, no bo inaczej, ja generalnie, że teraz dużo pierdolę i ten, ale ja jestem strasznie dużym introwertykiem i dużo czasu mi zajęło, żeby się otworzyć na ludzi i w ogóle jakby wyjść też ze swojego takiego kokona. Więc jakby ja trochę też rozumiem to, że ktoś może być trochę bardziej nieśmiały i tak dalej, bo sam przez dużą część mojego życia byłem. Więc tym bardziej w chuj doceniam to, jak szybko i jak dobrą robotę zrobił w tym zakresie Psycho. I ja myślę, że to też go odblokuje sporo jako, mocno jako zawodnik, bo no jakby no, nie jest to tajemnicą, że no, do bał się na początku przyjechać na te turnieje, a pojawił się pierwszy mecz na LANie, to nakrzyczeli na niego przeciwnicy z drugiej strony, bo EPC. Tego tak nie słyszał. Tak? Tak, tak. Nie słyszał tego. Okej, okay, no to może mi się wydaje, ale ja generalnie widziałem, że pierwszy mecz generalnie średnio mu szło i tam jakieś głupie były pokrzyki i tak dalej, to już od kolejnego meczu jak zaczął napierdalać, to aż się na to przyjemnie patrzyłem, no więc generalnie mega, mega progres zrobił i no, ja myślę, że to dopiero początek, bo dużo osób uważało, że Psycho jest odpalony, dużo osób uważało, że z Psychiem jest coś nie tak, a to po prostu trzeba było trochę popracować i myślę, że no, Kasper będzie zajebistym zawodnikiem i jeszcze dużo przed nim. Nie no, ale to tak, w sensie jeszcze ja tego dosypię od siebie, że to naprawdę trzeba oddać pokłon, bo w ogóle przed pierwszym B Champions to była taka sytuacja, że my do dnia przed wyjazdem nie wiedzieliśmy, czy Psycho pojedzie, nie? I było niepewne, czy pojedzie i były rozkminy, czy trzeba motać jakiegoś stand-ina, czy ja mam zagrać, czy co i do prawie do samego wyjazdu, że nie było wiadomo, czy Psycho pojedzie, a już na kolejnego rana nie było już nawet takich rozmów, jedziemy i chuj. Także ja się podpisuję pod tym, co mówisz Stachu i kłaniam się niziutko. No to mówię, Psycho zajebisty rozwój zaliczył, więc to myślę, że no jakby Psycho wydaje mi się, że zrobił mega progres i teraz będzie jeszcze lepiej grał, przez to, że też nowe środowisko i tak dalej, a Sneak przez to, że jest odblokowany, wreszcie jakby może się skupić na grze, to myślę, że będzie jeszcze lepiej napierdalał niż grał, więc no to jest taka dwójka, na którą najbardziej, no dwie historie, którymi jestem bardzo, bardzo zadowolony i się bardzo cieszę, że to wyszło.
Teraz chyba twoja kolej stoi. Czego pies jest dobrowolny, to się za mnie. Jeszcze raz? Bo było pytanie, bo znowu się Stachu to by zrobił, nie? W sensie było pytanie, z czego jesteśmy zadowoleni, bo w tych wolkich transferowiach ja zacząłem wybrać. A, dobra, okay. Chyba, że ty snowy nie odpowiadałeś na to pytanie, przepraszam, nie, bo ja byłem w toalecie. Okej, to przepraszam. No jestem przede wszystkim zadowolony dosłownie z każdego transferu, więc pierwsza sprawa. Zorganizowanie tego Tenstar, że udało się chłopakom zorganizować tą w końcu organizację, która im zapłaci, która umożliwi im rozwój. To jest pierwsza sprawa. Vitality. Jestem z tego dumny, że udało się dopiąć na początku Badiego, później to był Nathan, Francuz, nasz pierwszy w agencji. Co jeszcze było? Przede wszystkim Katu, w końcu w Europie. Jakby po tak długim czasie grania w Awarii, to też jest fajna sprawa, że Katu, który był jednym z najbardziej perspektywicznych graczy na polskiej scenie, w końcu wyleciał za nasze granice. Jestem zadowolony też z Majkiego, że miał swój czas w BDS i teraz jednak znowu musi odrabiać i w dodatku w innej organizacji mógł potencjalnie grać, w francuskiej, ale że teraz znowu pokaże wszystkim, że jest w stanie w tym Uvisa Riders nakurwiać i będzie miał tu swoją tier 1 szansę. Dla mnie Movistar Riders to jest mega zagadka, powiem szczerze. Jak to jest, że kurde, goście jeszcze do niedawna chcieli mieć zawodników po 100 euro miesięcznie, a teraz kurde zakontraktowali taki skład, co oni ukradli pieniądze skądś? Czy? Fun fact, pierwsza propozycja bodajże Movistar Riders na początku sceny, jak wchodzili Valoranta i chcieli wejść w ten międzynarodowy skład, to było około 400-200 euro, a teraz te pieniądze urosły do takich rozmiarów, co też jest... Na łeb czy na skład? Na głowę. Nie, to by była przesada jakby. Myślę, że ty wiesz, do której sytuacji ja piję. To jest parafraza słynnego cytatu jednego z polskich włodarzy. Tak. Akurat wiem. To są takie kwestie, z których jestem zadowolony i też na pewno looking forward to Zeke and Starkso w Accent, Apatitek Excel, Killes. Powiedzmy sobie szczerze, jest downgrade, ale wierzę, że... Potrzebny downgrade taki. Potrzebny downgrade i wierzę, że Killes na pewno przerobi swoje, nie? Tak, ja się zgadzam. Jest pytanie od Almo, w sumie ciekawe. Czy ciężko byłoby zorganizować transfer EU NA? Almo pyta, bo już pieprzy to granie z Jaocinem i chciałby się wybrać na emeryturę. Nie, to nie jest ciężkie. Już nawet mieliśmy propozycję od jednej amerykańskiej organizacji. To była organizacja Dark Zero. Gdzie tam mieli Zinio chyba teraz jest coachem z G2. Że oni byli bardzo zainteresowani jednym z naszych graczy, nie? Więc i w ogóle... Kim? Oni Patitkiem byli zainteresowani. Ale koniec końców nie wybraliśmy tej drogi i ogólnie... A Patryk był jakkolwiek zainteresowany, czy usłyszał, wyśmiał i go next? Był zainteresowany, przemyśleliśmy wszystko, ale zdecydował, że Excel jest lepszą opcją. Okej. Na ten moment. Dobrze. O. Patitek o tym nie mówił w wywiadzie jakimś. Być może mówił w wywiadzie dla Polaris chyba. No właśnie. Kurde, nie wiem, czy byłoby to taki zbiór, że powiedział, przepatrząc na to, że ta scena NA, jakby nie patrzeć, trochę się szybciej rozwija na to. Znaczy, ja ci powiem tak, Patitek, wydawało się, że jest jednym z głównych kandydatów do awansu do VCT europejskiego. Jeszcze, no w sensie w trakcie ligi, przed playoffami, VRL i EMEA, tak, więc jakby wydaje mi się, że no... No ale też moim zdaniem w ogóle transfer do NA, młodzi gracze nie powinni w żadnym wypadku na to patrzeć, bo raczej do NA się wyjeżdża jak kończysz swoją karierę, a nie jak ją zaczynasz. Tak to się i w LoLu, nie? Właśnie to jest to, że wydaje mi się, że akurat NA w kontekście Valoranta jest mocne i ja nie wiem, czy to naprawdę jest tak, że to jest koniec kariery.
Wiadomo, nie mieliśmy dobrych przykładów, bo Essie szybciutko się pożegnał z 100 Thieves, ale... Na pewno potrzebujemy więcej case'ów. Indywidualnie Rhyme sobie radzi chyba cały czas, nie? No. Aczkolwiek no, to, że radzi sobie indywidualnie, to niewiele zmienia, bo samo Genji... Czy w ogóle Genji awansowało do... Nie, oni chyba no, są gdzieś. Właśnie, w sensie... Jakby tak tutaj się, że jak powiem, mówimy, jaka to Europa jest zajebista, a jak wyglądały Mastersy teraz, no... No, ale to akurat... Gdzie żeby cię kryłem, tak? No wiesz, no, mistrzowie Europy nie pojechali, no. Tak ci mogę powiedzieć, no. No dobra, no ale to cała reszta, to co, przepraszam, to już no, ten etap się rozwaliła i co, i koniec, tak? Nie, no, no. Wiadomo, Fnatic problem, to... tak, ale Liquid dalej ma mocny skład, tak? No, jak byś miał zawodnika w Liquid, ale... to byś narzekał? Ale Liquid było poza formą, nie bez powodu się nie dostali bezpośrednio, tylko przez to, że FPX nie pojechało. No generalnie wysłaliśmy bandę szrotu na te Mastersy. No G2 jakby miało być jedyną nadzieją, a nawet oni zostali Dronga, więc to jest jakby niestety, ale smutny obraz, no, że na tym albo, turnieju nie albo było... Albo zostali Dronga, albo faktycznie poziom międzynarodowy się okazał wcale nie taki jeden. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w CS-ie cała reszta świata poza Europą leży, nie? A mi się wydaje, że tak nie jest w Valorancie. No, no patrząc na poziom tych drużyn, to naprawdę nie było nic specjalnego. Nie, no jakby naprawdę patrząc pod kątem poziomu sportowego, no to... Po prostu jakby, gdyby była drużyna z Europy, ja ci powiem tak, pomimo tego, że odpadli dużo wcześniej, to gdyby pojechało M3 Champions, gdyby pojechało FPX, gdyby pojechało Ascent, może nie, bo to za trudna sytuacja, albo gdyby chociaż pojechało może, nie no, Guild nie wiem, Guild to chyba nie. Ale gdyby pojechało M3 Champions albo FPX, to mielibyśmy na pewno drużynę z regionów w finale. Jakby to jestem pewien, że jakby nie odwaliłoby się coś takiego. Opti, które wygrało ten turniej, moim zdaniem grało obrzydliwie. Dosłownie komentowałem cały ten turniej, goście się gubili pomiędzy własnymi nogami wiele razy. To, że doszli tak daleko, to w sumie też się rozgrzali w pewnym sensie. Trzeba pamiętać, że Loud też grało w taki sposób, że grali prostego Valoranta. Jeżeli przychodzi takie FPX albo M3 Champions, to oni gniotą bez większych problemów swoim mózgiem. Zeta Division zaszło daleko przez to, że złapali wiatr w żagle i przestali się w końcu wychodzić na fragi. Jest tu wiele drużyn, które nie było wysokim poziomem, ale patrząc na sam turniej, to robiły show, nie? PaperX, agresywna gra, zaskoczyli. To akurat się fajnie oglądało, ale na dłuższą metę, jeżeli wchodzi team, który jest M3 Champions, FPX, moim zdaniem bez większych szans. No zobaczymy, jak to będzie układało. No mówię, ja nie będę tutaj w żaden sposób się mianem eksperta określał, więc nie wiem, możliwe, że macie rację opaki, ale... Pan Kolek też dobrze napisał, oczywiście, to standard, nie? Co? Że jej ciągną ich za kudły i to jest fakt. Chociaż no. Jej w meczach, w których nie ciągną ich za kudły, było ciężko, nie? Ale no to on jest głównym jakby... Głównym przeciągnął przez grup stage ich przeciągnął. Później już każdy się, że tak powiem, obudził. No ale jakby abstrahując już od wszystkiego, no to dla mnie ten turniej no, nie jest żadnym tym, jakby... Jeżeli powtórzy się sytuacja na kolejnych Mastersach w tym roku, no to powiem, że dobra, może jesteśmy po prostu biased i za mocno wierzymy w tę Europę, ale dla mnie na razie ten turniej po prostu był tak specyficzny przez to, jakie właśnie wszystkie te rzeczy się wydarzyły i tak dalej, że nie jestem w stanie stwierdzić. Jakby to, że rozwinęły się inne regiony, to zgadzam się. Jakby to już nie jest aż taka kopanina podwórkowa, jaka była jeszcze u tych Japończyków, Tajlandczyków i tak dalej. Nawet Brazylijczycy nauczyli się używać czasem umiejętności, słuchajcie, a to wydawało mi się, że może się nie udać. Także jakby spoko, zgadzam się z tym, ale to wciąż jest inny poziom. Jakby ja dużo naprawdę czasu spędziłem na WoD Review, jakby do końca wierzyłem, że będę Mastersy komentować, więc się przygotowywałem też, tak jak
jakby, jak Pan Bóg przykazał, profesjonalnemu komentatorowi. No, ale naprawdę bolały oczy, oglądając Brazylię, Japonię, mecze w tamtym regionie, to jest, no ja nie powiem, parę razy musiałem przy szklance oglądać to, nie? Bo normalnie bym nie wytrzymał. Jakby troszkę się musiałem znieczulić czasem, bo to były momentami jakby zagrania, których nawet nie umiem wytłumaczyć, których nawet bym nie próbował tłumaczyć, komentując na przykład EMEA, nie? Bo po prostu bym powiedział, że ktoś odjebał gówno, a tam jakby szukasz tego wytłumaczenia, powiedzmy. Heretics Losse, tutaj informacja o, z czatu. Kurwa, 11, no. Tak, blisko było w tej ostatniej akcji, 1-1 przegrali w ostatniej rundzie. Ale słuchajcie, wygląda mi na to, że w takim układzie chyba tylko dwie drużyny mają bilans 0-2, tak? I jest to KOI i Betis. Chyba, że coś pominąłem. Giants. 2-0. Giants ma 2-0 i Case ma 2-0. Dwie drużyny mają tylko 2-0 i dwie drużyny mają tylko 0-2. To znaczy, że liga całkiem competitive się zapowiada generalnie. Tak mi się wydaje. Taka jest moja teza przynajmniej. Bo i Arctic sobie wygrało meczyk, i Movistar Riders sobie wygrało meczyk, Rebels sobie wygrało meczyk, UKAM sobie wygrało meczyk. Nie ma wstydu, nie ma wstydu. No jest fajnie. Dobrze, że nie ma Polaków w tych drużynach, co mają 0-2. Tak? I tego się trzymają. A tylko przypomnę wszystkim moim tutaj kolegom, którzy hejtowali kasę. Jedna organizacja z 2-0 na razie. Nie no, druga. Giants też ma 2-0, tak? Tak. Jeszcze nie zostało wpisane. Giants wygrało przecież wczoraj z Keso, no i dzisiaj wygrało z Heretics, więc w ogóle Giants zaczyna sezon w piorunującym stylu, powiedziałbym. Bo i Keso, i Heretics, myślę, że ograć to... No jednak jest, kurde, powód do sporego zadowolenia. Jakby na papierze składy potężne. I to, że Fitinio ma formę mutant, dzisiaj nie oglądałem meczu, ale wczoraj widziałem, no to też jest jakby coś, co wcale takie oczywiste, myślę, nie jest. Też, napierdalał dziś. Tak, dzisiaj wszystkie losy, polskie drużynki, tak. Ja pierdolę, jak on strzelał. Nie, no jak Keso wygrał? Chodzi mi w Sergiu. A, no nie, no on wygrał też. Ale chodzi mi o pełne. A, no full, to tak. Co jest fenomenem Case? Ambi. Kurczę. W sensie ja tego fenomenu jeszcze nie widziałem, tak jak trenowaliśmy na nich, no to nie czuć było tej drużyny, która teraz się prezentuje na te 2-0. Może to jest właśnie jakiś sezonowy buff, nie wiem. No, ale jeszcze mnie nie przekonało, szczerze, Stasiek, ale to case. Musiałbym zobaczyć jeszcze następne mecze. Mi się wydaje, że to jest tam takie początkowe. Mówi Star Rider Stanley. Ja powiem tak. Stanley nie jest najlepszym graczem, niestety. Pokazywał nam to na practice'ach i teraz też zasłał na te case tak potężnie, że to jest lekko disgusting, nie powiem, że nie. No dobra, panowie, to co, kończymy? Już. Trochę posiedzieliśmy. Trochę pogadaliśmy. Myślę, że powoli kończymy, kurczę, bo to już tak naprawdę 2,5 godzinki klasycznie tutaj zleciały. Czyli po prostu zostajesz. Ja to nie, do świry. O co Vegas? To już dymów było dużo, więc... Wydaje mi się, że kurczę, wszystkie tak naprawdę... A, jeszcze Almu pytał, czy jakieś mastersy to jest ewentualnie jedyna szansa na tryouty w NA teamie na przykład. I z tego co wiem, to Etsy miał tryouty na stopingu normalnie na przykład. No. Ale też... No w sumie tak. Ty, a wiecie, o co biega z jakimś źródkiem z NA, co dziewczyny prześladował? A weź, już nie, to jest tak nudne. Nie, czekaj. Czekaj, ale... To nie jest ten sam temat. No, w sensie... Ja to nawet nie wiem, o co chodzi. No też nie. O Sinatra, tak? Czy co? Właśnie nie o Sinatra, no. Nie? No, bo... Ale nie Sinatra, no dobra, okej. To ja nie wiem. Coś nie mam pojęcia. Jest nudna. Nie wiem, co... To o Sinatra chodzi, czy nie? Nie. Okej.
Dobra, dobra, to... muszę spieprzać. Dobra, jasne. To kończymy w takim razie. Słuchajcie, dziękujemy kochani za oglądanie. Valorant to kolejny najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu w... Zobaczymy. Zobaczymy, w środę, w czwartek pewnie, no, po prostu. No i co? Damy wam znaka, kto będzie, oczywiście klasycznie. I co? Dzięki za oglądanie. Zrajdujemy jeszcze zaraz kogoś na pewno i mam nadzieję, że słyszymy się jutro na transmisji, czy to z VRL-a, czy to z Valorant United. W piątek Liga Streamerów. No, w chuj się dzieje generalnie, więc oglądajcie. No i oczywiście wielkie dzięki panu, nie, że wpadliście. To jest. Mam nadzieję, że nie poczuliście się urażeni jakimiś pytaniami czy coś. Albo brakiem kamerki. Albo brakiem kamerki to już bardziej, no. O. Do kropki. Obiecuję poprawę. Jakby też byście zdjęcia jakieś fajne ustawione, jakaś tak kropka biała. Po prostu jakby Mauzi... Upały Mauziemu doskwierają i on siedzi w samych gaciach i dlatego tak naprawdę nie ma kamery. O. Bardzo na kolana zarzuciłem i wiesz. Cały merch incognito na sobie. No właśnie, może to jest top 1 transfer tego lata. Mauzi w incognito. Co, szybka opinia. Dla mnie git, dla mnie mega git. Mimo top i wydaje mi się to dobre połączenie, bo jakby, no tak jak Krystian mówiłeś, nie? Jakby z wszystkimi tymi aktywnościami i normalne trenowanie pełnoprawnej takiej drużyny, że tak powiem, próbującej rywalizować na najwyższym poziomie, mogłoby po prostu nie wyjść, a incognito wydaje mi się, że to jest taki no, idealny projekt. Myślę, że to jest bardzo dobry mecz. No. Kiedy incognito coś gra, incognito gra jutro w odświeżonym składzie, bo na Faceicie już można zobaczyć, że zapisani zawodnicy incognito ze Sferonem zamiast Ksajpa, więc jutro Valorant East United debiut tego odświeżonego składu, powiedzmy. Zrobimy transmisję na WGG, na pewno z meczów incognito, no to trzeba zobaczyć, że tak powiem. Więc zapraszam już teraz i co? Słyszymy się jutro o godzinie 18 bodajże. Hello! Hello. Bye, yo.